Siema, z tej strony Czarek i zapraszam Was do słuchania również na Spotify i no, 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 na, Apple, na Apple Podcasts. No no, 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 no. Zapraszam do słuchania. Tata Mariana zamiata mieszkania. Ma brata, Batmana, co lata po ścianach. Okrada barmana, harata browara. I bata odpala jak bania polana. Jakoba ma w Stanach, gada o zmianach. Ta szmata, to fata Morgana. Na chama w pala, z Hawaii banana. I strana cygana, co gra na organach. Jak kuta chado pada, to chapa aż pada Facjata bana, jak klata pudziana. I fiata ma grana, rata niespłacana, więc chata się jara, wołaj straża kasama. Włochata Tatiana, na krata. Od rana naćpana ma zakata Mariana. Magnata. Nagrzana napada na drania. Granata odpala. To kara za nękania. E, to generalnie ktoś może powiedzieć, że Zbychu, co ty recytujesz? E, bo teoretycznie będziemy na przykład gadać o Czuksie. Czemu na przykład Czuksa nie, nie, Czuksa nie recytowałeś? Pytanie tylko, ja... ale co niby? Ja, ja, ja nie wiem. On niby wydał płytę, nikt jej nie słuchał. My też jej nie kupiliśmy. I. Tym miłym akcentem witamy w kolejnym odcinku, nie wiem, podcast. 33. <grym> y Dokładnie tak. 33, jo? Już wali cmentarzem dla Leonardo DiCaprio. Jezu! <grym> <Yes. grym> ja jestem. Zbychu Kozaczk 97 y, Skawiński ze mną w studiu Piotrek Piotrek Parking Parking Skowroński nie kłam. A może Skowyrski. Nie. A może Gawroński. Kozaczk 97 Zbyshard. Ja jestem też Piotrek Parking. Znowu lekko chory. oraz jedyny ocalały y, z Podcast Demi. Czyli Cezary Czarek Bud Budkiewicz. Witam was, dzień dobry, w tym pięknym weekendowym niedzielnym nastroju. Niedziela popołudnie i humor poprawiony, ponieważ idyky... Uuuu. podcast? Dokładnie. Żeby cenzury nie trzeba było, ale na początku. Oj oj oj. To na to trzeba dużo cenzury. Tak, Ta, jak... Oj, oj, YouTube nie lubił tego YouTube słowa. YouTube bardzo nie lubi wszystkiego, co jest związane z pewnym wydarzeniem, które miało początek w 2019 że, wiem, że roku. Pewno, wiem, że na pewno nie lubił korona, e... ale... Tego piwa? <noise> Teofistajlowca, <Office> <noise> Co doszło do finału Bitwy o Południe. <noise> Ej, ale... Ja, ja wiem, wiem, czego na pewno YouTube, ani Spotify, ani, ani Apple Music nie lubił. Muzyki cuksa. A to nikt nie lubił. To nikt nie lubił, bo. To nikt. No przykra sprawa wyszła, nie? Znaczy, przykra zależy dla kogo? Myślę, że tylko dla czuksa. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli czujecie się ze sobą źle. Czujecie, że wam nie wychodzi w życiu, że naprawdę jest źle. Przypomnijcie sobie, że taki Chuck's wyprodukował 5000 kopii swojej płyty, podpisał umowę ze Step Records, tylko po to, żeby 40 osób ją. Kupiło. 30 czy tam 40, nie? Coś 40, tak no? Co... Tak. Ale dalej nieważne czy 30 osób, czy 40 osób, dalej przy nakładzie 5000 egzemplarzy to jest tak trochę, no. No to wariacie. <laughs> Już ci mówię. Pozdrawiamy obliczenia i analizy w rapie. <laughs> 0,08% tak, chyba. Tak, 0,8% nakładu. <laughs> A. <laughs> nawet nie procent. Najbardziej mi się podoba... Bro, nawet <laughs> Najbardziej mi się podoba, że, że ten post obliczenia i analizy w rapie skomentował Pawbic. jednym słowem. Hech. <laughs> Najbardziej mi się też podoba, jak Czuks powiedział, że <laughs> niech ludzie komentują i pod komentarzem z największą ilością lajków pojedzie do tego miejsca i ro rozda te płyty. <śmiech> Rozumiesz? <śmiech> ja tak bardzo nie chce ich mieć, że rozdaje po prostu. W sumie, co masz zrobić z ilością, nie wiem, 5000 jakichś płyt? Jo, Nie wiem, no. Bo... Jo, ale zabawna to rzecz. Co, bo... będziesz trzymać w domu, żeby <laughs> przypominały ci o swojej wielkiej porażce? No nie, no nie. to już lepiej rozdać, no faktycznie. Step rekord, totalnej ale czy porażki. Czy wziąłbyś za darmo? Czy wziąłbyś za darmo chociaż? Nie. Niby to, gratis to uczciwa ale... musiałby cena, mi dopłacić. Ale... Nie, to nawet nie jest uczciwa to <laughs> Musiałby mi dopłacić, żebym się zastanowił. <laughs> żebym się Co zastanowił. Też taki... <laughs> przychodzi, weźmiesz moją płytę, ja stary, dasz mi 5 dych. 5 minut i się zastanowię. On, no dobra, daj mi 5 dych. Ja tak myślę, myślę Jednak nie Jak, jak mama, co, jak zastanowiłam dasz... się, nie jedziemy do McDonald's. Jest obiadek w domu Jednak nie, nie. Ej, ej, ale wyobraź sobie, że stepujący brat Ze stepujących rekordów Stepujących rekordów. rekordów Przychodzi i mówi Ej stary Co się stało, czemu tylko 40 Ty mówisz nie wiem. Co on ma powiedzieć swojemu menadżerowi? Jego menadżer pewnie siedzi takie... Kurde. Miałem dostać... Stary. Miałem dostać chociaż te 3000 zł, a teraz to ja nie wiem, czy ja... Ej, właśnie, czy to jest w ogóle ta płyta? Czekaj, ja muszę sprawdzić coś. z e, płyta... Czy to znaczy... jest ta... Ja nie wiem, czy tu nie, też nie jest winna tak naprawdę jakaś droga akcji promocyjnej, bo wysłyszeliście przed tym faktem o tym, że jest jakaś płyta Czuksa? Ja wiem, że on nagrał jeden kawałek, ja jeszcze ci mówię jaki. I o ile się dowiem, o ile sprawdzę, inaczej, e, o ile a wyjdzie, że to jest ta płyta. O, przepraszam. Dobra, jeszcze spokojnie znaczy dziesiątej minut nie, nie ma, ja rodzaju, wiem, że ten... Tak. Że... No, Czuks jakby... Kogo dzisiaj interesuje Czuks? Przecież Czuks tak na, na naprawdę upadł o Jezu, Golden Boy. Produkt niedostępny. A nie, to Czemu? jest. To, to, to jest jeszcze inna chyba. A, ja już nie wiem. Not on label, młody czuks. Tak, to, to jest 2021. Która to jest płyta? Jezu święty. A co to za. Co, to nie ma znaczenia. Ty, ale ja tak nawet stary. nie mogę znaleźć, czekam, to jest płyta. Hmm. No bardzo ciekawa sytuacja. Jezu, święty. A może to ta? Może to jest. No bo jedyny. Jedyny album, jaki mam podany to Golden Boy. Golden, ba Golden Boy Album by Young Trucks OK? Nie, bo chcę sprawdzić, czy jest tam ten fit, o którym ja myślę. Eee, Jaki fit? Bo był jeden fit Czuksa z. Nie, to, to, to nie jest to. Nie, bo. bo... Czuks miał fita z kartkim. W sensie, że jeden drugiego pobił? Czy. Jak to wygląda, bo... <grym> Chodziło o tego fita, czy jak? Ej właśnie, ja było coś, że on wrzucił zdjęcie, tylko nie pamiętam kiedy to było, ale wrzucił zdjęcie, że tam miał podbite oko i ktoś zadał pytanie na Instagramie, że co ci się stało, a on odpisał, tak wyglądam ja, a tam ci dwaj skończyli na ojomie. Hmm. Na ten Marcin incydent. Bez kitu, nie? We made whole squad laughing. O oh, bro, But not. dwóch na ojomie? Stary, ja w ci to nie uwierzę, jakbyś nawet trzymał pusty magazynek z bronią obok ciebie. W to bym nie uwierzył. Polski to jakby, mógłbyś mu dać nawet katanę i nunchaki, a ja bym nadal nie uwierzył. A ci goście <noise> mogą, mogą, wiesz, Ty. być na wózkach i nie mieć rąk. Ja nadal bym nie uwierzył. A jak wpisałeś Golden Boy Chooks, to no. nie znalazłeś? Tak, ale ja nawet... Ale ty już brzmiasz absurdalnie, czy to jest na pewno ta płyta? Że od roku 2021 sprzedałeś 40 sztuk? Bo chodzi, o to, no chodzi mi o to, że, wysz, że wyszedł ten kawałek Czuksa z kartkiem jakoś pod koniec zeszłego roku i, i myślałem, że z tego wyszła płyta A i, kartki, i z tego się nakład da, 40 kartki, sztuk posypał. Kartki go pobił, uderzył go. Tak było? Nie, bo nie jest kobietą. Dobra, przepraszam, Ej, ale... mi To zastanawia, w sensie... pobił nowy rekord. Dziwne imię dla kobiety, ale niech będzie. O nie. O nie. O nie. O nie. Nie no grubo, tak. grubo, pierwsze 10 minut. Chyba, no zaraz będzie 10 minut, tak mi się wydaje, no ale lecimy 10 grubo. Minut, no. 30 sekund. Dla widzów 10 minut jakoś. To było 30 no, myślę, sekund buforu, zanim zbychu zaczął, no ale cóż. Witamy was w 36 <laughs> odcinku. Chorym jak dwóch naszych prowadzących. I mogę powiedzieć jedynie, że no. Rapowe rzeczy są mega śmieszne, ale nie wszystkie rapowe rzeczy są śmieszne. Myślę, że można już skończyć w sumie temat Czuksa, bo po co rozjeżdżać małego chłopaka, który się tak jest rozjechany psychicznie po sprzedaniu 40? Nie powiem? wiem, mi się wydaje, że gdyby jeszcze na przykład wziął sobie jakąś jedną waleczkę typu protokół ratowania kariery, Jakiś Highlik by go znowu przytulił i albo by wiesz, zawalczył rewanż z Edziem, albo z, no, jakąś inną. Nie wiem, z Minimajkiem mógłby zawalczyć jeszcze na przykład, tak sobie myślę. Ty, ale nie wiem, bo jakby Jak wydaje Kruszwil. mi się. Wydaje mi się, że Chooks to jest jedna z tych postaci Ala Queen of the Black. Mam na myśli, że jakby. Co też założył PH? Nie, nie, nie. Mam na myśli, że jakby większość ludzi co go zna to z tego, Też że jest kubika. <laughs> nie, w sensie, że jak już kogoś zapytasz o niego, to jest raczej 90% szans, że ktoś powie, a, ten debil. A oni byli razem, nie? Chyba. Coś... Byli. No, tak? Było, nie? Tak, no. to była parka przecież. To... No. Myślisz, że bez powodu? No. O jest, czuks kartki mi dwa miesiące temu. No to ja, mi się wydaje, że jakby wziął sobie jeszcze taką waleczkę i tam próbowałby zareklamować y, swoją płytę z gracją Maszy Graczykowskiej, która reklamowała swojego OnlyFansa. To nadal by się nic nie więcej nie sprzedało, może z 10 sztuk. <laughs> Directed by Backroom. O mój Boże, za, za, za dobrze. <laughs> za dobrze się złożyło. <laughs> Ej, ale. Nie dalej. No, powiem Wam, że tux... Czuks ma, ma rację. Nie ma co męczyć Czuksa. Bo my nie, Ej, wiemy, dobra, do, my nie wiemy, o co mu chodzi, ziom. My nie wiemy, Ej, ale Czuks to jest ta osoba, to jest ten typ ze szkoły, który mówi, ja zostanę raperem, po czym wpuszczę na SoundClouda, nie? No. Wrzuca tam, nie wiem, z 20-30 utworów i one łącznie mają 5 wyświetleń. Ty, ale ja mojego pierwszego fizyka też sprzedałem tam, nie wiem, z 30 sztuk, tylko różnica jest taka, że nakład był 50. <laughs> Mam... Czyli... Po prostu nakładem wygrałem z Czuksem, jeśli chodzi o sprzedaż. No i do tego jeszcze nikt nie zna Kłodnością. ciebie w stosunku do Czuksa. Co no? nie? <grym> Więc, no. no. tak trochę przypał, no. Taki duży bym powiedział przypał, tak. <grym> Dobra, nie. Kończymy temat Czuksa, bo. Wiecie co jeszcze Ale... jest? Blizny! że mamy się za no. co obwiniać troszeczkę, ogólnie nie, nie mówię tutaj jako, jako zarząd BBP, nie wiem, podcast nie mówię to jako y, wy nasi widzowie, mówię o całym świecie dlaczego? gdyż już ponieważ HBO Max ogłosiło że trwają prace nad drugim sezonem Welmy What the fuck? Nie wyszły nawet nie wyszło więcej niż dwa odcinki. Serial nie jest jeszcze skończony. Już na IMDb ma tam 2 na 10 czy tam coś poniżej tego. Na pomidorkach jest totalnie obsranym serialem. Tam ma 7%, chyba co, z tego co pamiętam. Ale najważniejsze w sumie, że miał bardzo dużo odtworzeń. I w sumie tylko tyle się liczy. Dlaczego mówię, że to jest nasza wina? No bo właśnie pokazaliśmy y, panom w HBO. Panom i paniom, żeby zaraz mi nikt nie powiedział, tak jak w przypadku Welmy. O tak, żeby nie było. Yy. Jak coś, to za najgorszy serial na świecie odpowiadają obie płcie. Tak. Nie <laughs> jesteśmy dokładnie. tutaj seksistami. Nie chcemy zwalić tylko na jedną z nich. Tak. Dokładnie. Pan Charlie również maczał w tym swoje paluszki. W ogóle ten, a propos Mindy Culling, fuck-upa miałem w tym swoim filmie, o który myślałem, że się chyba pochlastam. Bo powiedziałem, że jest po prostu aktorką, aż mi człowiek warga z dupy napisał, że od 20 lat jest scenarzystką, a chcecie się dowiedzieć, jak to się stało, że zrobiłem tak Dobry research, że powiedziałem, że jest tylko aktorką. Jak? Sprawdzałem filmografię pana Charlie'ego, czyli współtwórcy Velmy. Mhm. I tam widziałem, wiesz, że tam są dwa sitcomy, było napisane scenarzysta. Mówię, o dobrze, okej, okay, no to sobie wpisałem. Później wpisałem na Google Mindy Kaling i wyskoczyła mi, mi na Google informacja Aktorka, a na dole w filmografii było dużo filmów. Pamiętam, właśnie, że tam w The Office grała. Mhm. I już tak patrzyłem na te wszystkie filmy. I mów, a dobra, wpiszę, że to jest aktorka. I żeby było jeszcze śmieszniej, dodałem fragment odcinka The Office, jak Michael Scott krzyczy. Ta. Nie, Boże, proszę, nie. Z tym To Z odcinka, do którego napisała scenariusz. Tak? Tak. Rozumiesz to? No, ale jakby. Bro! Ale jakby wiesz, bro! Ale, ale, ale wiesz, co jest z tym zabawne, że jakby. To jest. To jest... Ten odcinek The Office jest jest, jest. jest, Teraz nie widać, jak ja pokazuję łapami, ale jest tutaj, tak, wysoko, no nie? A Welma a tam gdzieś mi pod. Pod podłogą podpierdala, nie? Znaczy, z tego co czytałem, więc nie jest to moja opinia, kieruje się tylko tym, co tam dużo osób uważało. To, że tak naprawdę w spuściźnie Mindy Calling tylko właściwie The Office jest takie w topce jakkolwiek, czy jakkolwiek lubiane nawet. Znaczaje. No, Ale nie wiem, dokładnie też nie chcę mówić, bo no też nie zapoznałem się z większością, co ta pani robiła. I jakoś nie mam ochoty specjalnie. No. Szczerze mówiąc. Na chwilę obecną. No ale, żeby dowiedzieć się od człowieka wargi w komentarzu, że mm, walnęłem <coughs> pakapa pomiędzy. Mindy Kaling jest po prostu aktorką, a, a od 20 lat jest scenarzystką. To, to trochę zapiekło mnie w dupie, nie powiem. Ale to trochę jak taki Czuks. Ej, wiesz, że wydałem płytę? Nakład 5 tysięcy. A ile sprzedałeś? <coughs> <coughs> nie rozmawiamy o tym. Okay, to jest ten moment kiedy ten fuck-up jest taki że no no wiesz żeś pierdolnąłeś, ale czy to nadal zmienia to że wcześniejsze rzeczy były chujowo przecież hey Mindy bo ty jesteś scenarzystką, no nie no ta no jakie są takie twoje największe hitory no The Office uh... ej, a ty przypadkiem nie pracowałeś nad jakąś kreskówką animowaną dla dorosłych? nie 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 no. No, no 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 nie 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 no 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 no, no. Właśnie, właśnie widzisz nie właśnie ja wiem, że to miało być śmieszne i owszem jest w ramach takiego mema to co przez chwilą powiedziałeś, ale Mindy Kaling najwyraźniej jest dumna z tego tworu. Masakra. I... Ej, to jest mniej więcej wiesz jaki to jest vibe. Tak naprawdę żyjemy żyjemy obecnie w takich czasach, że dla takich większych stacji yy, serwisów streamingowych Bardziej liczy się to, co podłapie kontrowersję i oglądalność. Nieważne, że ma 2 na 10 na IMDb, jest to absolutnie nieistotne. Najważniejsze, że się sprzedało, i trochę czuję się winny wraz z całą masą ludzi, która, która mimo wszystko to obejrzała. Jakby, okej, okay, sprawdzenie tego nie jest niczym złym, obejrzenie tego nie jest niczym złym, żeby mhm. wykreować swoją jakąś opinię. No. Ale na Boga, czy możemy tak samo chętnie oglądać dobre rzeczy? Ale mi się też nie wydaje, żeby takie inside job nie było, a na przykład anulowane, ale mi się też wydaje, że to też nie można zwalić jedno na drugie, jakby yy, inaczej w tę stronę jakby wydaje mi się, że jakbyś spojrzał sobie na to ile osób i za co kupiło sobie HBO Max na przykład, to będzie, że ktoś kupił, a, bo chce obejrzeć sobie Peacemakera, no nie? Albo, o, bo chce sobie obejrzeć te y, inne seriale DC, albo już, nie wiem, nie pamiętam, co jest na HBO, ale wiesz, o co mi chodzi. Na HBO często jakieś takie y, kinowe, świeże y, produkcje no. trafiają. I jestem, jestem w stu pewien, że nawet jeden procent Nakładu, przepraszam, że nawet 1% nie powie, o, bo musiałem obczaić welmę, więc jakby to jest takie ha gorm. Takie wiesz, takie trochę na zasadzie, no ta, ludzie już mają HBO Max i jest ta Welma, dobra, obczaje, no nie? Nie wydaje mi się, że cokolwiek co? zdrowy że psychicznie ktoś... kupił sobie HBO tak. Max, żeby obejrzeć Welmę. Tak, Velmę. tak, no. Myślę, że jak ktoś nie miał HBO Max, a chciał obczaić Welmę, to raczej korzystał, wiesz, z jakichś filmanów czy. Ta, śmiesznych stronek z internetu. Z innych torrentów tego typu. No. no. O, o, wiesz, co, czaro? Lepiej, le, lepiej to wytnij. Słowo na te. Czemu? O, Naprawdę? Tak, ponoć jest z tym problem stary. Yes. Z czym dzisiaj nie jest problem? Czy dzisiaj można coś powiedzieć w ogóle? <noise> nie. Ale ogólnie wiesz co, kurde, zapomniałem już co chciałem powiedzieć z tym vibe'em, bo mi przerwałeś akurat. E, chodzi no o to. Się. Chyba chodzi o to, że ten, że. A nie mniejsza, nie, nie wiem. Dlaczego chciałem ci przypomnieć coś, co ty miałeś w głowie? Ja <głos> chciałem <głos> tylko powiedzieć, że ten. Miałem zamiar reklamować swój film, ale nie muszę, bo się sam wyreklamował. O, to prawda. O, to jest, to jest, to jest prawda. porobane, jakby Piotrek w kilka dni przepił sobie... 81 tysięcy, pozdrawiam. Tak, jakby Piotrek aktualnie ma jakby... Ile ty już tam masz? No jakby już trzy albo cztery razy więcej subów niż cały, nie wiem, podcast. No jest obecnie 5232. Ślicznie. Nie no, ale wiesz co, wiesz, dlaczego też tak jest? Bo te nasze podcasty, one, one nie są ciekawe na YouTube'a. W sensie chodzi mi o to, że dużo lepiej się je słucha na Spotify'u, mm -hmm. no bo jak na, nie ma naszych kamerek, no to po co tak naprawdę włączyć O Oj dzisiaj jest jeden z tych dni, gdyby, że gdybyśmy no tak. mieli kamerki, to to ja bym powiedział, eee, zepsuła mi się pies mi zjadł. Zdecydowanie. O ja też. <laughs> Siedzę za harany, ja znaczy... się nawet... Ja przez cały czas, jak Stary. ja byłem chory się nie goliłem i dalej tego nie zrobiłem. No, ja bym się musiał męczyć z lekko przytkanym nosem w masce. No. Rel. No to nie byłaby najlepsza <laughs> sytuacja. A co ja chciałem. A! E... Jezu, śniło mi się, że ktoś w ogóle zlikował moją mordę. To Jezus. A w ogóle ten, chciałem powiedzieć, że. E... Bo tak bo tak trochę to ruszyliśmy, e... że wydaje mi się, że najzabawniejszy kołp w tym wszystkim. To jest właśnie to, że teraz oczywiście twórcy na pewno tego serialu, nie wiem czy już to się stało, ale wydaje mi się, że ja jestem w stanie w ciemno rzucić, że tak już było. Że zara będzie, że o, nie podobać się ten serial, bo jesteś taki asraki i tutaj wstaw jakikolwiek basur, jak ci się podoba seksista, rasista, cokolwiek. I to jest ku... tak. I to jest no. tak, takie wyparcie, jakby inaczej. Jeżeli ja bym na przykład zrobił nie wiem kawałek podcast nie na przykład kawałek w którym mówię e, prawa osób takich i srakich prawa coś tego i tego e, ale przez cały kawałek ja bym był pozabitem i ja melo recytuję i potem wrzucam na przykład w środek Banan w dupie w mojej mordzie i by ktoś mi napisał, yo, what the fuck is this, co, co to za gówno, a ja bym mu napisał, haha, mam cię, bo ja tam w którymś momencie mówię, e, ten, rasiści, to znaczy, że ty też jesteś rasistą, bo ci się nie spodobało, ja cię kalałtnąłem w tym momencie, haha, już nagrywam drugą płytę na ten temat. Nie wiem, jakby wydaje mi się, że w obecnych czasach ci, e, ci ludzie w tych sztabach pr z których już się napijałem, co myślą, że wiedzą, jak pisać komediowe rzeczy, są tak wyparci. Aha, no, no, no. Że. Co? Mówię, no, 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 tak. No, że, że są tak wyparci, że jakby wydaje im się, że krytyka to wynika tylko dlatego, że uuu, bo wy macie inne zdanie na temat tych rzeczy. Nie, po prostu to jest, to jest gówniane, to jest chujowe, po prostu daj mi spokój. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, że takie myślenie jest na pewno w głowie yy, takich osób, które są po tej stronie, jakby produkcyjnej welmy, mhm. jak Mindy Calling, cała ekipa, która myśli, że naprawdę robi coś dobrego. A jeśli chodzi o całe szefostwo HBO, które zamawia produkcję na kolejny sezon, mm -hmm. doskonale wie, że to jest gówno. Ale liczby nie kłamią. Może, może zróbmy tutaj Morbiusa? Może umówmy się wszyscy, że jak wyjdzie drugi sezon, to nikt, absolutnie nikt tego nie sprawdzi? No ale stary, <laughs> zobacz. Wiesz, nie, ja myślę, że no pod, na drugim sezonie może się skończyć. Bo hmm. pierwszy sezon jakby no był takim świeżym tematem. No. A drugi sezon może ucierpieć akurat tutaj. Cieje. No ale poza tym kto w ogóle tak robi, że w momencie w którym wyszły dwa odcinki to oni już se o drugim sezonie gadają. Ty pomyśl o tym, że Jakby okej, okay, nie, dobra, no. jakby jakby jeszcze serial, wiesz, był oh. jakoś mega lubiany mhm. do tego. Oprócz samej wysokiej oglądalności To okej, okay, można powiedzieć, że Nie wypuściliśmy Co prawda tych odcinków Ale nasz serial się kończy cliffhangerem Więc Potwierdźmy im, że drugi sezon powstaje yy, Potwierdźmy im I zacznijmy pracę Nad drugim sezonem mhm. To też jakby inna sprawa Ej, pomyśl o tym, że Rick and Morty Musiał trzy sezony spędzić na to, żeby y, Cartoon Network wykupiło ileś tam odcinków z góry, tymczasem Velma wypuściła dwa odcinki, już drugi sezon confirmed. Nie, no przestań. Masakra. Przestań mu się porycie. Mam dla ciebie teraz złe wiadomości, złe wieści, bo teraz będzie bardzo ciężko kolejny sezon Ricka i Mortiego. I mean... Jakby. Ja mówię, ja dalej podtrzymuję. Ja, ja nic nie wiem. I wiem, że teraz dużo... No osób... Znaczy, wiesz co? To no. nie jest nawet kwestia. Okej, okay, nie. Nikt nie potwierdza. Zarząd BBP i tak dalej. No no. Oczywiście, że tak. Były te pierwsze, były te pierwsze zarzuty tam w stronę przemocy domowej. Mhm. I wyobraźcie sobie, kochani widzowie, bo to też jest właśnie przejście do tematu Justina Rolanda, tym rykiem i imortem, to jest dobry segway, wyobraźcie sobie, słuchacze, widzowie, że w związku z całą tą sytuacją, z zarzutami w stronę Justina Rolanda, po pojawiły się osoby, które na Twitterze zaczęły udostępniać rzekome screamy, rzekomych rozmów z Rolandem, jakoby miał uwodzić nastolatki, aczkolwiek ja to dementuję od razu. To nie jest problem zrobić fejka, szczególnie w momencie, w którym próbujesz się podłapać na fali popularności tego, że jest zamieszanie wokół jakiejś osoby publicznej. Tak, to się nazywa po angielsku ten dogpiling, no nie? I naprawdę chciałbym teraz powiedzieć tak: jeśli wy ludzie, którzy robicie takie rzeczy, Rolandowi udostępniacie takie rzeczy, chociaż tego nie zrobił. Co je, kurwa? Chcecie Rika i skancelować? Kurwy jebane? <grystanie> Piotr się Piotrek, Piotrek po tym co zobaczył, mnie ma dość. Chociaż no, ale Shut też, up. też z drugiej strony. Z drugiej strony, nie, też, też trochę powiedziałem to w ramach bardziej też żartu. No bo... tak. Nie mogę też się. Nie, nie mogę się opowiedzieć za nie jedną, ani za drugą stroną. Mówię, jeśli jest tak, to mówię tak. Jeśli jest tak, to mówię tak. Ale wiem to, że nie wiem nic, więc podchodzę agnostycznie do całej sytuacji. Nie no, jakby ja mówię, jakby. Jeszcze gdyby faktycznie y, byśmy mieli jakiś dostęp do tego, co się dzieje podczas tej całej sprawy, ale cała sprawa sądowa jest dość. Y, jak to się mówi? Nie utajniona, ale wiecie o co mi chodzi, że dużo rzeczy jest ukryte przed jakby gronem zainteresowanych, bo nie znamy ani nazwiska tej typiary, ani kim ona jest. Poza tym, że kiedyś rzekomo była z Rojlandem, nie wiemy dokładnie na jakiej podstawie są wytoczone te zarzuty, co dokładnie się stało. Sąd mówił, że nie będzie ujawniać tych rzeczy ze względu właśnie, no, jakby bronienia tożsamości, bo jakby to też jest taka, taka rzecz, że kiedy ktoś sławny jest zamieszany w taką rzecz, a potem ta druga osoba, ee, ten, ta druga osoba jakby nie jest osobą publiczną w tej sytuacji, to to jest bardzo łatwe znaleźć, napisać e, jakiś komentarz, że co ty odpierdalasz, ty chuju jebany, coś ten design, no nie? I wiesz, i to tworzy ten taki niezdrowy balans, więc ja w pełni rozumiem obu stron, e, z obu stron argument, żeby nie ujawniać tych rzeczy, ale... Problem mam z tym, że ludzie i tak z tym lecą. Wiesz o co mi chodzi? Że jakby nie wiemy nic, a ludzie już mają całe ułożone case'y w głowie, no nie? Że wiesz, że a to na pewno no. było w ten sposób, a to pewnie chodzi o ten. O, o tą rzecz, o coś ten deseń. O, patrz co, ja teraz znalazłem! Źródło y, gównodupa.ru napisało, że Justin Royland był w Watykanie i on tam psy brał do, do, do mieszkania i one wyły bardzo. I mi się wydaje, że on je jebał wtedy. Yy, i... <noise> Myślałem, że tego nie... Po... Myślałem, że budujesz tak narrację, żeby nie powiedzieć tego wprost, <noise> po czym po prostu rzuciłeś na <noise> Nie, i potem na przykład wyszły jakieś zarzuty o tym, że w tym Squanch Tendo, czy tam Squanch Games, ja już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale generalnie e, ta fi, e, studio deweloperskie do gier, w, z którymi, e, w, przy których pracuje Justin Roiland, typu, nie wiem, High on Life, e, co tam jeszcze było? Już zapomniałem, jak to poprzednia gra się nazywała, ale już się pokazały jakieś ogóle, oskarżenia jak to... o mobbing w tej firmie i jakby, wiesz, yeah, ja zawsze yeah. oglądam takie rzeczy, kiedy to się dzieje i się zastanawiam, Jakim cudem nagle wszystko naraz? No, to jest dziwne. No. Boję się trochę. Więc, o przyszłość. Więc tutaj. apeluję do widzów, jakby. My nie wiemy, my naprawdę nie wiemy. Naprawdę poczekajcie, hmm. aż ta sprawa chociaż trochę się posunie do przodu. On dopiero został oskarżony. A potem no. Justin Roiland wstał i zaczął śpiewać. O! Ja jestem śliczny. O, Chociaż jestem swifty. Zobacz, ja nie wiem, czy to jest kwestia bardziej mm, takich podwójnych standardów mhm. nastawienia do danej sytuacji, bo zobacz, gdyby teraz leciały oskarżenia w stronę Mindy Culling, to nie mówiłbyś od razu A! Wiedziałem od początku! Nie, ja w sumie... Sum no wiedziałem, sumie... że ta pizda... <laughs> Nie, nie, w sumie, w sumie, nie, w sumie nie. Jakby. Byłaby Jedyna, jedyna sytuacja, w której miałem takie. Tak, tak. Była taka jedyna sytuacja, gdzie. A Co gdyby na ten Marco? <laughs> co gdyby na ten Nie, jedyna <laughs> sytuacja, gdzie to było dla mnie takie clear-cut i miałem takie. Wiedziałem, wiedziałem. To było jak jak na Andrew Tate'a wyszło właśnie o Human Trafficking. No, <laughs> ale to dlatego, że on wcześniej się sam do tego przyznał. <laughs> No to prawda, akurat z Andrew Titan to było takie. ta Yeah, he said that, but. Yeah. <laughs> w ogóle w, pojawiły się też oskarżenia. Bardzo ciekawie odwrócone w stronę Mindy Kaling, że jest seksistką i rasistką. <laughs> o! No, ten ten jakby... Universe <laughs> Tak, 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 tak. No dokładnie. <laughs> jakby... Całe, całe właśnie budowanie tej sytuacji w, wokół tematu tego, że ona jest rasistką i seksistką jest wokół tego, ile, ile, takich, mm, ile takich rzeczy uświadczymy w serialu, czyli to wysłałem wam na grupę chyba e, ta. Ten z takiego mema, z fragmentami jakby. Tak, tak, tak. Gdzie było pytanie, dlaczego ludzie nie, nie lubią Welmy, nowego no. serialu, nie? I było tam, że ona sobie y, sprzedaje tam wtedy. Chodziło o to, że sprzedawała wtedy narkotyki y, jakimś dzieciakom. I to było oczywiście białe dziewczyny. I ona tak stoi i, i sobie kaszle. <coughs> white girl with too much money. <coughs> white girl with too much money. Oh, aha, 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 bo wiecie. Do, those are all white people, Dafne. Oh, aha, aha. Fred? Fred is a rich guy. With a tiny donk. ha. No ich. I, I ty, to jest ten. Bardzo, bardzo ciekawe, bo okej, okay, ja nie chcę się wypowiadać za osoby, y, które faktycznie oceniają WM tylko ze względu na to, że kolor skóry jest zmieniony u bohaterów, nie? Mhm. Mm Jakby... Ja w filmie użyłem takiego sformułowania, że to jest najmniejszy problem, ale bardziej trafnym by było to, że to tak naprawdę nie jest problem. Już tłumaczę dlaczego. Jest taki serial Happy, który został wyproduk wyprodukowany przez stację telewizyjną Sci-Fi, i ten został anulowany po drugim sezonie. I później kupił go Netflix. Fani serialu mieli nadzieję, że Netflix go kupił w jakimś konkretnym celu, tak samo jak Netflix kupił dom z papieru Aha. po dwóch sezonach, gdy ten upadł w hiszpańskiej telewizji. Tylko, że różnica jest taka, że dom z papieru zaraz po publikacji Netflixie stał się hitem, nie? Aha. Więc wiadomo było, że wezmą się za trzeci sezon. Ludzie mieli nadzieję, że Netflix w jakimś celu go kupił, bo drugi sezon się kończy cliffhangerem, nie tak jak dom z papieru, który miał zakończenie. I kwestia z Hepiem jest taka, że on jest na podstawie komiksu. I uwaga! W komiksie jedne z głównych bohaterek, Hayley Henson i Amanda Henson, są białe, Aha. a w serialu są czarne. O nie. I czy jest to problemem? Nie, bo serial broni się tym, że jest po prostu kurwa dobry. I absolutnie nikt nie miał z tym problemu. Więc pani Mindikalin, proszę nie zrzucać winy na, na to, że zmieniłaś postacie. Na to, że zmieniłaś kolor skóry bohaterom ze Skubiego dłu, i dlatego ci hejtują serial. Ty, ale. To, to, to mnie jakby najbardziej rozwala, że jakby. Dużo osób traktuje to jako poważne oskarżenie. Sam fakt, że zmienisz w tą stronę kolory, no nie? Że wiesz, że właśnie. Czar, yy, z czarnego na białe, no nie? Zmienia, no. Zmieniasz kolor skóry. I yy, jakby to już jest samo w sobie oskarżenie, że to jest whitewashing, no nie? Że, o, bo prawdopodobnie nie chcesz przestraszyć swojej białej widowni i to o to chodzi. Już jest cały case zrobiony i jest szeroko powiedziane, że to jest fopa, no nie? To mnie... Ej, czy to oznacza, że kudłaty zrobił blackface'a? No i właśnie w drugą stronę ja o tym myślę, no nie, że jakby no no no. Dlaczego w takim razie jak robisz na siłę coś takiego w drugą stronę, to to jest nagle diversity. Ja tego tak nie rozumiem, ja tego nigdy nie zrozumiem, naprawdę. Wiem, że na przykład są jakieś utwory, nie wiem, typu na przykład H.P. Lovecraft. Wiecie o co mi chodzi, że H.P. Lovecraft no cały no jakby wiesz Prekursor całego swojego gatunku, który wiesz, no. e, powstał z tymi wszystkimi, wiesz, e, potworami, tam wszystkimi, wiesz, pradawnymi tymi demon, demonami, no bóstwami, no, wiesz o co chodzi, no nie? E, no, no, no. Cthulhu i tak dalej. Ale H.P. Lovecraft był, ale naprawdę, ale naprawdę okropny na, rasistą. Przedwieczni. Tak, po prostu. przedwieczni. Przedwieczni, no. no. Ale, ale H.P. Lovecraft był naprawdę pieprzonym rasistą, do tego stopnia, że proszę nie googlować, jakiego kot się nazywał. Nie róbcie tego widzowie. Anyway. Więc ja rozumiem na przykład, jak jest jakaś problematyczna postać, która stworzyła fajny utwór, i musimy trochę jakby odciąć te poglądy autora od jego utworu, no nie? Że jakby na przykład jakby no. HB Lovecraft napisał całą powieść, w której wszyscy są biali, i wszyscy są biali. Yy... Wszystkie na przykład złe postacie mają już inny kolor skóry czy coś, są innej etniczności, to ja rozumiem, że tutaj na przykład zmieniamy rzeczy, żeby po prostu odbić od tego, że autor był kim był, czyli pierdolonym rasistą, no nie? Ale w momencie, no. kiedy nie ma czegoś takiego, what's the point? Po co? No właśnie. Jakby nie mówicie no. mi teraz nagle, że Hanna Barbera to, 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 to studios, to, to tam sami pierdoleni kurwa suprematyści. I nie, mu musimy, musimy. Dafne musi być Azjatką, a Shaggy, a Kudłaty to dzisiaj Norwil. Znaczy, wiesz co? Oj, jestem tym Norwilem też taki, taka kwestia szatałtowa do mojego filmu, bo. <coughs> Ja tam powiedziałem, że wiesz, że to jest wymieniona postać tak naprawdę. Mhm. To nie jest kudłaty. Ludzie się zesrali, że yy, Norwil to jest jego imię przecież i to jest kudłaty, tylko po prostu nikt nie, uzywa, nikt nie używa jego ksywy. Tak, tak jak mówiłem w poprzednim chodzi... odcinku podcastu. Mi bardziej chodziło o to, że jakby ja o tym wiedziałem, bo o tym, ty o tym mówiłeś. No. Ja tego jakby nie doprecyzowałem. I pisałem to paru osobom w komentarzach, ale nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że jakby jego postać zupełnie, z tego on nie ma nic. No. A tak jak każda z tych postaci jest w jakiś sposób kalką czy przerysowaniem pierwowzoru. Mhm. Mm to, to skudła tego zrobili nie wiadomo co tak naprawdę. O, ja, ja wiem, jak to przetłumaczyć. To tak, jakbyś wydał znowu GTA San Andreas, ale zamiast CJ jest Karl. I Karl jest białym gościem pracującym w korpo. To nadal jest teoretycznie CJ, bo ma dalej na nazwisko Karl Johnson, ale to nie jest CJ. Mhm, no, no, no. Coś w ten deseń. Witam ja. was po przerwie. Albo ten. To jakby to, to jest. Spidermanie MJ. Tak, tak. To jest Zendaya, tylko że Michelle Jones. No, dokładnie. To jakby, jakby można się upierać, że to jest ta sama postać, ale to bardziej jest taki zabieg, że ty bardziej chcesz podpiąć tą poprzednią wersję tej postaci do tej niż na odwrót. No, no. No bo na przykład no, no, o MJ to jest zajebisty przykład, właśnie w tym w MCU. Bo MJ w MCU, a MJ w komiksach to są dwie zupełnie inne postacie. Ale tam jest to spoko zrobione, bo, nie, bo to nie jest w twoją mordę, no nie? Nie, wiesz co, oni po prostu w Homecoming sobie zrobili taki zabieg, że ona na samym końcu mówi, że przyjaciele mówią do niej MJ. No. I to był, mam wrażenie, że to było po pierwsze takie puszczenie oka do fanów, mhm. Mm, trylogii Samara i Miego I ogólnie komiksów no. Całej antologii Spidermana I przy okazji yy, No miało to Zapowiadać tak delikatnie, że Ej, między Pioterkiem a A, a, yy, a Coś się będzie tam działo A właśnie, jakby z góry, jakby ktoś chciał teraz zarzucić Hipokryzję, że o, czyli MJ spoko Ale Norville już nie Różnica jest taka, że w Homecoming to nie jest tak, że Spider-Man lata po mieście i, mówią, wo, i mówi: Wow, muszę bronić to miasto przed białymi ludźmi. Oj, tak, no. I, i, i facetami. Tak. I facetami. O, o, powiedzmy sobie jedną rzecz. Nowy Jork jest pełen białych no. heteroseksualnych cis-mężczyzn. Cis <laughs> Uprzywilejowane kurwiska. Justice for New York. Ej, wyobrażacie sobie, jakby był Batman taki. Tylko, że Batman by się stał, właśnie, czarnoskóry, by bronił przed wszystkimi białymi ludźmi i Joker byłby jego największym wrogiem. Dlaczego? Biały. Największy z. Nowej Ej, wiesz, Joker szyku? miałby taki biały szlafrok z kapturkiem, wiesz? O nie! O ci... Nie! 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 Dlaczego ty to powiedziałeś? Dlaczego był to czarny żart, ale bez przesad... Nie no... O Jezu, o nie! O oh my god! I joker mówi... I joker mówi hej, Batman! I'm gonna say the end word! Aj, hey, Batman! I wanna hear the N word, no, Johnny. You can't say the N word. You wanna know You wanna know how I got the N word pass, Batman? <laughs> I, I made it up. It's all me. I didn't. I don't have the N word pass. I just say whatever the fuck I want. Nate. Hey, you know what? przypomniał te remembered all those memes with Peter Griffin. Hm. You stupid! <laughs> oh my god, Lois, I'm coming! <laughs> I potem Batman się rzuca na Chookera, napierdala go. Why did you say that word? Why did you say that word? <laughs> 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 <I can't>, Batman! <laughs> już, już wiesz, z czego robisz shota. O mój Boże, i potem jest Harvey dead! <laughs> na wpół Biała morda, na wpół Blackface! Ja A nie! Two face! Two face! A potem ci przychodzi Riddler! Bardzo man. mnie prowokujesz żebym zrobił sick. żart o statystykach! Błagam! Nie, nie zmuszaj mnie do tego! Ogólnie po powiem wam tak... Widzowie, kochani słuchacze... Jeśli, racist, jeśli, jeśli kiedykolwiek wyświetliła Wam się na głównej, albo po prostu oglądaliście recenzję Welmy, którego to autorem tej recenzji była osoba czarna skóra, lub y, przedstawiciel jakiejkolwiek innej etniczności niż y, osoba biała, napiszcie w komentarzu, co to jest za film. O właśnie, jeszcze a propos innych recenzji, chciałbym Ci przyznać, Piotrek, że zrobiłeś niewykonalne. Wyprzedziłeś nawet amerykański YouTube. Czemu? No, yy, była recenzja na przykład Shonen Head. Byłeś dwa dni przed nią. Była recenzja Pyrocynicala. Byłeś dzień przed nim. No nie. Bo ja bardzo szybko się za to... Miałem, ciś miałem ciśnienie, żeby na polskim YouTube chociaż ten być pierwszy. A ty nawet zagraniczną scenę wyprzedziłeś. Ja nie jestem w stanie znaleźć ani jednej recenzji, która była przed tobą. Zarówno po angielsku jak i po polsku. Pozdro. Tak, jeszcze, jeszcze będzie jakiś gość z Indii, który już miał to wszystko, wiesz, skakowane trzy miesiące Hello, wcześniej. Hello, my name is jest... Mindy Kaling, fan oficial. <laughs> Hello, my name is Mindy Kaling. What seems to be the problem <laughs> with were your gonna animated talk series? Ale <laughs> <they were> gonna... <laughs> no właśnie. Jeszcze zahaczając o ten temat, jedna kwestia, bo yy, tak patrząc na, na jakby całą merytorykę serialu, yy, był film gościa, Brody z Kosmosu. Ja mhm. wam pisałem, że dostałem komentarz, że on niby mnie obraził Aha. w swoim filmie o Welmie. Co okazało się główną prawdą, bo nawet o mnie nie wspomniał, ale nieważne. To nie, to nie jest to, o czym chciałem mówić. Chciałem ładnie do niego tutaj przejść. No bo tam jest właśnie problem a propos tego, że ludzie wiadomo za co wyzywają serial, mhm. że tylko się na tym skupia tak naprawdę. Bo jest ten komentarz sku Skudłatym, kwestia, ja pierdolę. I kwestia komentarza u mnie pod filmem Skudłatym jest. Tragiczny. W ogóle część komentarzy u mnie pod tym filmem to jest po prostu tragedia. Ale cieszę się, że ty po, po prostu odpisałeś, a nie usunąłeś ten komentarz, żeby każdy widział co za Debil. Podoba mi się ta taktyka, nie? Co robisz na TikToku? Pytanie: co robisz na TikToku? Tańczysz? Robisz trendy? Śpiewasz? Nie. Wyzywam idiotów. <laughs> Piękne nawiązanie do no, naszej konoty. To, to, to co? To, co chciałem mówić, to właśnie, że y, nie było tam żadnej y, innej osoby niż osoby białe. W skubimdu W serialu debiutanckim. Dlatego, mhm. że to było w latach 60. i po prostu. No to były trochę inne czasy. Nie muszę tego tłumaczyć, mam wrażenie, prawda? Mhm. No. I kwestia jest taka, że zamiast zmieniać takie rzeczy, po prostu powiedzmy sobie ej, to było chujowe, nie róbmy tak. I tyle. Ale tam to już powstało, więc po co cię na tym, wiesz, spuszczać bardziej. Mm. Bo ja jestem w tej, w tej kwestii zawsze rozdarty. Ja, ja nie potrafię nie potrafię znaleźć takiego złotego środka, jeśli chodzi o ten temat zmieniania y, takich rzeczy w y, materiałach źródłowych, z materiałów źródłowych tak naprawdę. O, a propos, właśnie wszedłem na ten filmik Brody z Kosmosu i czytam komentarze i Jezu, ten komentarz w punkt, skoro chcieli z... nie, przepraszam, to nie to, ale to też jest dobre, skoro chcieli zrobić dorosłą wersję z Kubidu to powinni byli zrobić historię kudłatego jako ćpuna. Ale nie, miałem na myśli ten komentarz. To, że coś jest dla pełnoletnich, nie znaczy, że jest dla dorosłych, i ten wytwór jest tego świetnym przykładem. Mm? Tak, i ja uważam w ogóle, że wszystkie te Paradise PD, e, Farzary, to jest idealny przykład. O jezu, Paradise PD to takiego. jest dla mnie taki ściek. Wiesz co, Brickleberry było dobrym serialem. Znaczy miał swoje wady, ale no to jest jedna z tych takich gupkowatych komedii, okay. nie? No. Nie, to była komedia, to ale trzymała się ten... trzymała się tak naprawdę jeszcze w No jeszcze jakoś jak kupy dupy, no. Paradise PD da się przebrnąć przez pierwszy sezon, natomiast e, od drugiego sezonu do czwartego, czyli ostatniego, który został wydany, e, aż po Farzara, czyli jeszcze uh -huh. nowszy e, serial tych twórców. To jest maraton obrzydliwości. No tak. Już zaserwowany w taki sposób, że no ja nie wiem, ile trzeba mieć lat, żeby naprawdę się z tego śmiać. I okej, okay, jakby. Takie seriale też są potrzebne. Ja sam jestem ogromnym fanem South Parka. Tylko że South Park dla Paradise PD, Brickleberry i Farzara jest tym chłopakiem, o którego mieli się nie przejmować. O, Jezu tak! Boże święty. No. Więc w ogóle przepraszam Matt Stone i Trey Parker za to, że w, w ogóle zostawiłem to obok siebie. Przepraszam, nie chciałem. W ogóle 26. sezon wychodzi w lutym. O! Oh, nice. South Parku. Nice, nice. No. Nie, no bo jakby... O, o właśnie South Park to jest przepiękny, przepiękny przykład, bo ja uwielbiam ten serial, kocham e, i ten, i jakby ludzie często mówią, że o, South Park to jest taki gówniarzowaty humor, że haha, kupa sranie, z tym, że rzecz polega właśnie na tym, jak to używasz, bo jeżeli na przykład cały odcinek jest o tym, że Randy próbuje pobić rekord największego kloca na świecie i potem się okazuje, że największą kupą gówna na świecie jest bonus i to, to jest głupie, ale to jest zabawne. To jest no cały tak. zabieg zrobiony, a tymczasem ale stary zobacz, w Paradise PD jest coś takiego na zasadzie no. zesrałem się. O, ale no tak. jebie. O. No. Ho, ho, ho. Ej, czy Paradise Speedy to jest ten serial z tym takim policjantem? Czy tak, tak. O? Słuchaj, jeśli Jezu. chodzi o wszystkie seriale tych twórców od Brickleberry, wzwyż, aż po Farzara. Mhm. Kwestia jest tego rodzaju. Że to jest identycznie to samo, jeśli chodzi o jakby samą treść jedyne co się tam zmienia, to. Sama jakby sceneria, tematyka, czyli w pierwszym sezonie mamy, znaczy w pierwszym serialu mamy Park Narodowy, uh -huh. w drugim y, komisariat policji, ekipę policjantów, a trzeci to Farzar, który w sumie nie mam pojęcia kurwa, czym jest, tak na dobrą sprawę. <laughs> no to jest kolejny reboot Brickleberry, ale w kosmosie. No tak, i z, z nie wiem, czy zauważyłeś, Zbychu, ale tam każda postać ma swojego odpowiednika. Tak, tak. Znaczy każdy, każdy, każdy ma swój odpowiednik. No. Masz, y, y, masz w Brickleberry tego Misia Maloja, Tak. To w Paradise PD masz psa pociska. Dokładnie, bo tak, każda postać jest praktycznie przerzucona w y, ten sam sposób. No. I potem fardza, że masz to samo. Widziałeś... Tak. Recykling. Nie wiem, czy widziałeś, ale Brickleberry na swoim Instagramie bodajże, albo Twitterze, nie pamiętam, udostępniło grafikę, w której informuje o tym, że tak, są trzy rzeczy do wykonania. Mówcie o Farzarze, Sze szeście y słowo o Farzarze, mhm. udostępniajcie i tak dalej. Po drugie, obejrzyjcie wszystkie odcinki Farzara do konkretnej daty, tam jest konkretna data podana. No. Czyli taka, która pewnie jest brana na, najbardziej pod uwagę przez władze Netflixa. Ja jak coś to widziałem o... tylko wytłumacz widzą mnie i Czarkowi, bo Czarek też chyba nie wie o co tak. chodzi. A trzeci podpunkt yy, to jest wejście na IMDb i ocenienie Farzara. Dokładnie. I jeśli wykonacie te trzy rzeczy. To możliwe, że dostaniecie potrójny crossover Brickleberry, Paradise Speedy i Farzara. Tak jak zresztą Paradise Speedy dostało crossover z Brickleberry. No. I to jest najlepszy odcinek Paradise Speedy tylko przez to, że tam są postaci z Brickleberry. Tak. <grym> <grym> Chociaż Maloja jest najmniej, bo on tam jest porwany. No i przez smutno. pół odcinka go nie ma. No, to jest do dupy. Nie, jakby, mnie. jakby... To też jest zabawna historia, nie wiem, czy, czy też o to słyszałeś, Piotruś, ale generalnie, jak Brickleberry zostało anulowane na Comedy Central, to Comedy Central nie chce oddać praw do animacji twórcom, no nie? Więc ja jeszcze rozumiem logikę, taką trochę na złość. Okej. Okay. Więc ja po prostu zrobię odpowiedni krikolor. Czemu oni anulowali Brickleberry w ogólnie Ja pierwszy raz słyszę o tym. Myślałem, że ten serial po prostu się skończył. Nie, nie, miał być, miał być kolejny sezon, ale jakby. Czemu oni go anulowali? Przecież też był. No ponoć właśnie w tych czasach, kiedy emitowano Brickleberry, to nie był zbytnio popularny. Ludzie mówili, że to jest kolejny fami Family Guy clone i że wyjebane w niego. Aha. I, oh. I Comedy Central no, okay. po prostu uznało, że za mały engagement kasujemy to, więc twórcy poszli do Netflixa, mając nadzieję, że Netflix coś zadziała, może odkupi prawa, ale tego nie zrobili, więc po prostu twórcy Brickleberry uznali, okej, okay, to po prostu zrobimy Brickleberry, ale jeszcze raz. I jakby, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć ten mindset, że okej, okay, więc na złość po prostu pojadę po <grywki> naj, najłatwiejszej jakby... Jedynej legalnej konotacji, jaką mogę zrobić, no nie? Że ja po prostu zrecyklinguję wszystkie postacie. Ale problem dla mnie e zaczyna się wtedy, kiedy ty dosłownie recyklingujesz jeszcze żarty, e plot pointy z tych odcinków, bo jak się przyjrzysz, to jest dużo takich powtórzeń. E przykładowo na przykład główna postać z Paradise PD e zapominam ciągle, jak on ma ten rudy. Nieważne. Ale jest milion żartów na temat tego, że ma zdeformowanego penisa. Aha, no, A wiesz, gdzie, gdzie już usłyszałeś? to słyszałeś, nie? Tak, y jak, tak. Jak Denzel na przykład ma fetysz na ruchanie starych bab, tak masz tutaj y y Hobsona, który jest starym dziadem dewiantem. No więc. To jest po prostu. Przerzucanie jednego na drugie i tyle. Nawet te. No. I na przykład, o to jest zabawne, te te tych dwóch redneków y w tym, y w Brickleberry. To jest nawiązanie do postaci, jakby, y, którą twórca Brickleberry odgrywał w realnym życiu. On miał, jakby, takie y, live action show, w którym była postać takiego redneka właśnie. Dosłownie toćka w toćkę jak ten koleś z Brickleberry, ten z wąsem, no nie? E, no, no. Więc, więc w Brickleberry to jest w miarę fajne nawiązanie do twórczości tego gościa. Ale w Paradise Speedy to nawet nie jest ta sama postać, ale ma model ten sam. Aha. Więc, jakby no tak. jest, już jest już zmieniony kolor, żeby to nie było, że to jest Żyna z Brickleberry, ale to jest jednocześnie ta sama i zupełnie jedna postać. Wiesz o co chodzi? To nie jest kontynuacja tej postaci no. jako cameo, tylko. Wiesz co? No. Ja ci powiem, że ja drugi sezon Paradise PD pamiętam, że chyba próbowałem oglądać, mhm. ale tam trzeci, czwarty to już nawet nie ruszyłem. Nie, jakby pierwszy ja sezon to był no. średnio pamiętam tak naprawdę ten pierwszy. No. Pamiętam plus minus, w, w, jaką dynamiką on szedł i na czym się opierał. Farzara jeden odcinek sprawdziłem, żeby zobaczyć, wiesz, czy oni no. po prostu zrobili znowu to samo. Mhm. I tak, po prostu zrobili znowu to samo, tylko że. <laughs> Wiadomo, tematyka inna, żeby no, stworzyć jakby inną markę. Ale no, farzar, farzar tutaj ocenami wypada najgorzej. No ta, no bo to już jest trzecia woda I z, jakiegoś po, z, z jakiegoś powodu spekuluje się o tym drugim sezonie i, i, i najprawdopodobniej no najprawdopodobniej on wyjdzie i nie wiem czemu, naprawdę nie rozumiem dlaczego. W momencie, w którym taki farzar dostaje drugi sezon, to właśnie Inside Job i Szyją Takeuchi wraz z Alexem Hirczem dostają od Netflixa linijką po łapach. i w momencie, w którym byli już w trakcie prac nad drugim sezonem, który został ogłoszony jeszcze mhm. w zeszłym roku, to nagle Netflix sobie stwierdza, że on jednak tego nie chce. Bez kito. I nie jest to wyjątkowo nie okej okay wobec twórców, że odrywają ich od pracy. No. Nie, jakby. Już nie wspomnę o tym, że to jest nie okej okay wobec widzów, którym się już wystosowało tak naprawdę swojego rodzaju obietnice, że, że ten sezon powstanie. Szczególnie, że ja naprawdę nienawidzę nic tak bardzo, niczego tak nienawidzę, jak kończenia seriali cliffhangerem i anulowania ich. A to podobna sytuacja jak ze Scare i season 2. Bo okej, okay, Pedi miał, miał tą kontrowersję, tą wtopkę zanim wyszło Scare PewDiePie 2, ale jakby cały sezon był gotowy, tam mnóstwo ludzi nad tym pracowało, nie tylko on. To nie jest jakby... Ca cały ten serial to nie jest PewDiePie, no nie? Bo to był Netflix... Boże, co ja gadam? YouTube Original, no nie? E no, no, no. I jeszcze rozumiem, że na przykład YouTube uznał po tej kontrowersji, że oni nie chcą zarabiać na twórczości tego typa. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale tu po prostu to wypuśćcie za darmo. Jakby... Jeżeli, ten, jeżeli tyle osób nad tym pracowało, tyle osób się w to poświęciło, ludzi totalnie niezwiązanych z tą całą kontrowersją i nagle cały drugi sezon wylatuje przez no, okno, to, też, wiesz, to jakby nie jeśli, uderzasz w samego Felixa, tylko w cały team, który nad tym pracował, no, no. nie? To jest ta sama no, no. sytuacja jak dla mnie. Ale jeśli chodzi o Netflixa, to też jest kwestia, że Netflix swojego czasu przechodził reorganizację. Mhm. I tam zostało bardzo dużo osób zwolnionych, anulowano bardzo dużo projektów. No tak. Cała masa ludzkiego wysiłku poszła się po prostu jebać. Co jest niesamowicie bolesnym. I nie wiem, czy pamiętasz The Midnight Gospel. Mm, nie wiem. Czy coś ci to mówi? Nie, niezbyt, niezbyt. Mm, serial dla dorosłych Netflixa. Yy, twórcy Pory na przygodę Pendeltona Warta. Aha. Oraz Duncan Trussela, komika i mm, twórcy podcastu The Duncan Trussell Am Family Hour. Aha. Znaczy, dużo mi to nie mówi, Coś, ale... coś ci to mówi. Generalnie serial, serial jest o kosmicznym podcasterze Clancy. A, dobra, już który, wiem, co to. Już wiem. Który, tak, który ma swój symulator światów, dzięki którym właśnie przemierza przez różne multiversa i mhm. tam wybiera sobie losowe osoby, z którymi przeprowadzi yy... Rozmowę na odcinek swojego podcastu. Dobra, to ja mam pytanie, to jest. Ja, pytanie. Wiem, co to jest. ja no? mam pytanie. Ja mam kurwa no. pytanie. Tak. Czy my będziemy godzinę rozmawiać o pierdolonych serialach? kurwa? <laughs> Jakby. Już minęła godzina. No to... I z czego 50 minut to było chyba kurwa pierdolnia no, serial. No, ty tygasz, to ty już wiesz, że spędziliśmy na tym godzinę, to na chuj się pytasz. <laughs> no właśnie. Kurwa czemu my na tym stracimy godzinę. Bierdone. Ale żeby. żeby Dobra, to już, to już... ten temat, bo. Kłać kokardkę tak, na to, Piotr. Skończę sobie Midnight Gospel i, i możemy lecieć sobie wychodzić z kreskówek. Dobra. I ogólnie seriali. Um, więc jest o tym podcasterze. Który prowadzi sobie ten Space, space Podcast i całe odcinki. To są po prostu, wiesz, no, no rozmowy, tak no jakbyś nie urwała, oglądał czy... sobie podcast. Tylko, że do tego jeszcze należy no absolutnie chyba wszystko. Wali, surrealistyczne, tak absurdalne wydaje. obrazy. Czasami może to o. sprawiać y, takie wrażenie, że y, można może się trochę dekoncentrować nad tym, co y, oni mówią. Mhm. A to, co mówią, jest bardzo ważne. I ja rozumiem. Że to może nie być dla wszystkich, bo niektórzy właśnie są zjadaczami takiego Big Moutha, Paradise PD. Więc widziałem też opinie, że dla niektórych to było nudne albo to, co oni mówili, to były same populizmy. Natomiast ciekawa historia jest wokół tego, że ostatni odcinek jest właśnie z rozmową z matką Clancy'ego, którą praktycznie przez cały sezon ignoruje. A sama ta matka w pewnym momencie zwraca się do jego imieniem Duncan, bo Duncan Trussell, ten y, twórca tego podcastu swojego i współtwórca The Midnight Gospel y, podkłada również Clancy'emu głos. Mm -hmm. I był to bardzo ważny odcinek dla Trasela, bo jest on rozmową z jego matką, która nie żyje od 2013 roku, Uf. a z tą Prowadził odcinek podcastu, kiedy ta dosłownie umierała w szpitalu. O chuj. I Net Netflix anulował ten serial po pierwszym sezonie. Oh, fuck. I Trussell mówił, że rozumie decyzję czysto biznesową z racji tego, że okej, okay, The Midnight Gospel miało rzesze fanów, ale nie mogło się na przykład równać z fanbase'em takiego Stranger Things. Uh -huh. Damn. Co ciekawe, w ogóle The Midnight Gospel powstało tylko dlatego, że Pendleton Ward, twórca pory na przygodę, był tak zafascynowany podcastami Trasela, że stwierdził: Ja chcę zrobić z tego serial animowany. I on jest po prostu o psychodelikach, akceptowaniu śmierci, ucieka uciekaniu od rzeczywistości. Bardzo fajny twór. Ale jeśli nie jesteście w stanie, yy, W domu do widzów. jeśli nie jesteście w stanie się skoncentrować yy, na tym, co mówią bohaterowie bez, chuj, kurwa, dupa, zesrałem się, ła To nie, nie oglądajcie. To nie oglądajcie, bo nie wiem, to się nie uda. Rozumiem. E, dlatego, jeżeli jakiś... Serwis stre streamingowy będzie chciał wykupić chłopaków z podcastu. To tylko poważne propozycje. Netflix, dziękujemy. Netflix, dziękujemy, bo jak nam anulujecie na produkcję, ipli, jeszcze kurwa. przybłaszczycie sobie prawa, to chuj wam w dupę. <grym> e, na ip plypierdle <grym> z podcastu. No, ile, ile można mieć w bibliotece seriali, które nie są skończonym produktem? I nigdy nie będą. I, ale bym się Netflix... wkurwiał, jakbyśmy mieli na przykład Stary, pracować na tych... No. Ale Netflix kiedyś rozumiał generalnie y, jakby no y, sam schemat. No tak, no bo... W 2014 y, twórca Bojacka Horsemana mówił, że jak... Za... znaczy Nie pamiętam, kiedy on to mówił, ale mówił o tym, że jak w 2014 zaczynał Bojacka, to model biznesowy Netflixa był jasny, że dawał swoim produkcjom... Y, nabrać rozpędu. Mhm. Wiedział, że serial nie osiągnie, wiesz, nie wiadomo jakiego hitu, nie wiadomo jakiego sukcesu po pierwszym czy drugim sezonie, sezonie szczególnie, że no kto kurwa by chciał oglądać Bojacka Horsemana po samym pierwszym sezonie. No tak. To. To, wszyscy mówią, że ten pierwszy sezon jest najcięższy. No ale no... Tak no... jakby ktoś powiedział, że pierwszy sezon właśnie tego Breaking Bad i kurwa, by, by na przykład wzięli i z, w, po prostu skancelowali albo. A to I jest zabawne, bo bed. miało też być było anulowane. No, tak, no. Drugi sezon miał być ostatni w pewnym momencie. Tak. Ale potem chyba wystrzelił, tak mi się Ty, ale czaisz? w drugi sezon, czaisz, żebyśmy nigdy nie mieli tej, 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 tego całego charakter arku z tym z gasem. No. no. W ogóle, wie, w ogóle. Gas że... kiedyś miał być Nie dostalibyśmy czym, przecież... trzeciego, czwartego, nie, no. tego. W ogóle Gasto był ten yy, taki aktor, który przyszedł tylko chyba na odcinek. Potem, potem, on, potem był tak dobry, że go podpisali po prostu. Możliwe. Bo on chciał. Nie chciał być właśnie takim aktorem na dwa, ha, ha, trzy odcinki. Ha, ha, ha. I was acting. Or was I? Nie, ale nawet, nawet ten, Ałzeka. nawet Odenkirk przyszedł jako. W sensie Odenkirk miał być typową postacią taką comedy relief, no nie? Dlatego jego. Jego wygląd w drugim sezonie jest, jest taki, taki przekoloryzowany i taki, taki zabawny, bo to, to miał być dosłownie śmieszny no. prawnik. Mr. Rainbow. no Śmieszny prawnik, co, co, co mówi niezbyt legalne rzeczy, hi, hi, hu, hu. A potem better console. <laughs> Duam. Eee. Także powtarzamy eee, Jesteśmy otwarci na wykupienie eee, te, Całego sezonu Chłopaki z podcastu Ale Netflix dziękujemy Chyba, że jakaś poważna oferta Jakieś fajne małe druczki Że nie możecie nas tak wykukać Nie, nie, ale to musiałaby być nowa marka Bez kitu która nie naśladuje chłopaków z podcastu No eee. Chłopaki podczas podcastu Chłopaki, chłopaki podczas pod... podcastu. Nie, to po prostu po nie podcast. Fucking po podcaście! I po prostu godzina oglądania, jak ja śpię. <grym> Albo ja jak z LinkedIn. Czarek na siłce i tylko słychać te dźwięki. <grym> nie, tak jak ten. Ktoś tak tam biegł na TikToki. Kurwa, daj mi dokończyć, boże. Jakby te TikToki. Pierdalasz mi się w słowo, nie da się kurwa dokończyć, bo i tak mówisz. Chodzi o takie jakby, te TikToki, gdzie tam było, że no gdyby był tak jak, taki lektor motywacyjny w polskim no, taki polski lektor motywacyjny, tam balasz No tak mi śniaku się dla mnie. Się dla mnie, tak. tak, tak wiem. Ostatnio mi się wyświetliło na głównej, akurat obejrzałem fragment bomby. No tak Ale, przepraszam, myślę. Czaro, że ci przerwałem. Tak długo się nie odzywałeś, że zapomniałem, że jesteś częścią podcastu. <grym> Kulba, tak długo się nie odzywałeś, ja że mam chcę cię w dupie. coś powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć, a Piotrek tylko wyjepany idzie dalej, kurwa. Nie, się, nie da powiedzieć. Gdybym o. kurwa mógł, to bym po prostu ci zajmował kurwa Ediego Broka na łeb, po prostu. Oj, ten Gdybym jest Moim znajomym. To jest, to jest... Na pewno by ci przywili piony. To jest takie trochę, dla mnie to było takie nieświadome college humor reference, bo tam w wielu sketchach było, że Zak coś mówi przez cały sketch, i potem Grant się na chwilę wypowiada, i nagle Zak mu przerywa. Don't you ever fucking interrupt me, no dobra, to co? To lecimy dalej? Tak. No, no to. Kurwa, ja bym, wiesz, co. Daily Grind co znowu z, z e, Dobra, mów czaro, no? Pierwszy. Słuchaj, jak ja godzinę się nie <laughs> Ja wyszedłem, napisałem, muszę nakarmić psa, chyba kurwa nikt się nawet nie Ja zauważyłem, ale ja co miałem powiedzieć? No nie wiem. Jak no, coś no, to czaro idzie no. nakarmić psa. What the dog doing? <gry> no, dobra, no, a sobie później daży. wyciągnął skyka I go na tam, tam bił w no, dobra. <gry> dobra, ale ja mam, ja mam Zajebiście yy, dobry temat Bo, kurwa Po prostu co, Na co dzień Influencerzy zadziwiają mnie I to jest, nie wiem czy można Nas liczyć jako influencerów, chyba można Bo te, wiecie, kogo tysiąc obserwujących że nas, nas, tak? A zrozumiem no. Natsu i się. Natsu, nie, no Natsu. Po prostu nas. jesteśmy karni no influencerzy, a tak... nie bezkarni. Tak. Bezkarni, kurwa, macie. No, bo, bo te tysiąc obserwujących na Instagramie to w chuj influenza, nie? Na jak? Ale <grym> obserwuję taką laskę i <grym> kurwa, nie powiem kto to. Nie, nie będę rzucał ksywek, ale, ale było, rzuciła takie Insta <grym> Cytuję. Nasmarowałam się kremem, który podgrzewa ciało do 25 stopni Celsjusza. Zaraz umrę. Cztery wykrzykniki i emoji, które robi takie. No, hot emoji. Hot emoji. Kurwa, Laska to już chyba trzy razy umarła w swoim życiu, bo 36,6 ma. Ciało tym brakuje. No kurwa. Do 25 stopni. No kurwa, ciekawe. Podgrzewa no. do 20 Nie 25 podgrzewa. stopni. To jest, wiesz co? To jest, to jest jak gdyś Fit Lovers. Tak, 27 stoi Tak. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja wczoraj napisałem na konfie, że influencerzy, tacy więksi, powinni mieć szkolenie z myślenia, takie półroczne, co pół roku. Po prostu, kurwa, powinni cały czas mieć takie szkolenie, są jebanymi idiotami po prostu. Ja pierdolę, jak można takie coś napisać, kurwa, w sensie i patrzysz na to i masz takie. Ale to tak samo jak ten kolej, co ja wrzuciłem, że ten TikTok, że robota zaczyna się o 9. Ja o 899. ósma dziewięćdziewięć, kurwa człowieku, nowa godzina. Ej, sta, ej stary, wiesz, że jak. Ej, ale z jebanu mam tę mikrofalówkę. Ono z 59 na 100 się zmienia. Ciekawe jestem, czy się ktoś jej na tą relację. Nie wiem. Ale wiem, że... Wieś co, ona wstawiła kilka dni wcześniej, w sensie. Nie wiem, z tydzień wcześniej. Wstawiła screen z Rusiny. O, jestem śliczny, naprawdę, na więc co się dzieje? Nie jestem naiwny. A więc to, a więc to, to, to jest ten taki. I jej, jej, jej odpisałem tylko jedną taką buźką, wiesz, tą skulę emoji po prostu tak Byłem pobryty. po prostu. To odpisałem odpisałem skulę emoji, nie miałem siły na nic więcej. Nice, podoba mi się. W ogóle muszę zrobić shutout, koniecznie, bo chodziło od kilku odcinków, chodziło mi to po głowie, ale zawsze zapominałem jakoś. Teraz sobie akurat przypomniałem, jest taki użytkownik YouTube'a, który się nazywa Jazolec Imstar i w każdym odcinku pisze strick, hashtag i numer odcinka. No. Dosłownie w każdym. Dziękujemy Pachamy Ci te. bardzo, że jesteś z nami. Jesteś prawdziwym. MVP. w każdym komentarzem. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Właśnie. Zapomnij no. Ja zoleks reference. Za, za wykonane, tak, Ale w ogóle, wiecie co, doda. Wkurwiło mnie, że tyle gadaliście o tych pierdolnych serialach, bo mamy jeszcze kilka tematów, a przez te godziny jebaliśmy, musimy sprintować. Dobra, więc, więc tak, y, Mata y, jest podejrzenie, że zdisował BDS-a, bo nawiązał y, o, znowu do wersu do wersa Białasa, gdzie osądzano Białasa, znaczy podejrzewano Białasa, że zdisował BDS-a, bo tam było, że Judasze, czy coś tam. Y, y, nie, nie, nie. Nie mówi, że się wyjebali, jak coś tam. Jak, jak trzeba było, to przychodzili, a potem, jak. No, no. no że, że kiedy się mogli zachować, to się nie, nie zachowali, potem coś było o Judaszach i Mata na, znowu na, tam u siebie nawinął, że Judasze. Nawinął do akcji charytatywnej, nawiązał coś, że pieniążki z TikToka pójdą na pieski. Czy coś ten deseń? BDS wcześniej zrobił akcję charytatywną, gdzie y, jakiś hajs z TikToka poszedł na coś tam jeszcze. I y, jeszcze inna rzecz y, o Buziaku. Buziak. Troszkę symbol, BEDO, w sensie jest sobie to przygarnął jako symbol przez ten, przez rewolucję romantyczną, które właśnie na ten jednym, jednym z ikonek było właśnie to taki buziak, szminka po buziaku. I jeszcze coś tam było, żeby cię nie. A o czerwonym, i chodzi o to, jak BEDOES, i możliwe, że chodzi o to, jak jest teraz wszędzie wciska te czerwone bandamy, no nawet był ten kawałek ketchup, no nie? I tam. Też wszyscy w czerwonych bandamach. Więc są faktyczne podejrzenia, że Mata zdisował BDS-a. Eee, ale zabawny twist w tym wszystkim: kiedy wszyscy o tym teoretyzują, to daily grind jest jak. Nie ma wspomnienia o SBM w utworze. Czy Mata dysuje SBM? Ponieważ padł wers SB, to M. I dla osób, które znają SB od wczoraj. SBM było wcześniej znane w pełnej nazwie jako SB Mafia. Solar Biała Mafia. I było mnóstwo razy nawijane, że SB to Mafia. Że SB to, to e, Mafia Familia, tak dalej i tak dalej. E, uznanie, że wrzucenie wersu SB to M to jest this na SB to jest tak brain dead take jakbym ja nawinął w swoim kawałku, że jestem z UDL i to znaczy, że pisuję swój własny label. Ej, stary, ale oni jeszcze dojebali taką dużą, duży, duży napis. News! Tak! Mata z nowym utworem, bez wzmianki o label! Pod numerem na platformach streamingowych widnieje jedynie dystrybutor, czyli e kropka, kropka, kropka. I najlepsza rzecz w tym wszystkim. Po tym całym. Po tym całym próbu, po tej całej próbie znalezienia Disu na SB ktoś napisał Nie doszukiwałbym się jakiejś spiny pomiędzy SBM a Matą bez przesady na co Daily Grind Założymy się o pieniądze. <ścoughs> Jesteśmy poważną redakcją. Mówimy poważne rzeczy. <ścoughs> Stary, ja mam wrażenie, że wszystkie te rapowe redakcje w Polsce to jest taki. Chujowszy pudelek. Ja, ja już w sensie, zdałem sobie sprawę... W sensie dosłownie. Ja już zdałem sobie sprawę, czemu Daily Grind na wydarzenie roku dali to, że ktoś u nich pracuje. To jest tak, Daily Grind, kurwa, że ktoś chce tam pracować, nie? Daily Grind za rok będzie... Odeszło tylko 25 osób. Progres roku! Zostały... Progres roku, odeszło 25 osób, zatrudnionych, 2,5. Ponieważ przyszedł mini Mike i robi nam promocję i daje nam chrupki, Majkelki. mini maikelki. Tak. Jak Michael już King. jesteśmy, w... ale jest co? Jak już jesteśmy w temacie rapu, to wspomnimy, o... wspomnę po prostu o tym, że The Poland News, tak The Poland News, wstawiło twita, gdzie było, gdzie dodali wiadomość o nowym produkcie do Lidl'a, z zwoładzik i było tak. W sklepach świetlnych Lidl pojawił się nowy produkt od WK, czekolada. Baton proteinowo-smaku śmietankowym w polewie czekoladowej. Cena 8,99. i Tam takie zniesmaczone emoji. Oczywiście, najmądrzejszy kurwa filantrop, po prostu geniusz. Znany kolaborator rapera Milon Ask, ask Bary z Brown Meadow. Skomentował, genialna sekcja komentarzy. Polecam zwiększyć standard z życia. Skoro analizujecie, czy 9 zł to dużo za batona, masz co? Kurwa, jebana, pierdolona. Nie, nie. Poczekaj, nie, nie. Tak. Bo są dwie opcje. Albo on jest debilem. Nie, nie ma drugiej opcji, to już jest nie, <laughs> koniec. Wystarczy, koniec, On jest debilem. Nie ma kurwa, co no Dobra, jest debilem, ale nie ma co poza tym? co, co nowego, Piotrek? Co, co dalej? Co dalej? Pierwsza opcja jest taka, że jest debilem. I po prostu. Wybraliśmy tak pisę. Tak. <laughs> a druga opcja jest taka, bo to brzmi bardzo podobnie, że to jest y, referens do tego, co Kizo napisał o smacznej kawusi, kiedy ludzie się zesrali o jej cenę. Człowieku, on napisał czy dokładnie ty... to samo, że poleca zwiększyć standard życia, jeśli dla was to jest za drogie. Czy ty myślisz, że ten idiota, on to na, nie na poważnie napisał? Przecież ten człowiek nigdy nie miał normalnej pracy w życiu. To był dealer. Ty myślisz, że on na poważnie to napisał? Ja nie <grym> wiem, to się, ja go nie znam. Że, że ja nie na nie poważnie? Nie Wiesz. Ale problem. ja nie muszę znać, żeby wiedzieć, że to jest że na to początku, Zawsze widziałem swój screena, kurwa. to chciałem powiedzieć użytkownik Twittera Bary i nawet nie wiedziałem, że on jest z whitewidową. Ja, ja, znam, ja znam kolegów Barego i znam ludzi, co znają Barego, i wiem tyle, że on gnoił ludzi w gimnazjum. Zabawny zwrot akcji, patrząc na to, że aktualnie jego fanbase jest młodszy niż dzieci w gimnazjum. Zabawne jest to, że te śmiecie kurwa z Brown Meadow, oni nie mają pojęcia, co to jest kurwa, nawet praca, to są, to są po prostu byli dilerzy i kurwa, no prawda, fakty, nie wiem naprawdę, nie mam. Za... Czy po nie mam nadzieję, że się To jest lotanie z towarem? Hmm. Tak. Chyba tak. Co ja mogę rzec, jakby... <laughs> Panowie, nie mamy kolejnej godziny podcastu, ale mógłbym się chętnie z tego podnać. <laughs> Możemy jeszcze poświęcić na to 5 minut, bo mniej więcej tyle łącznie. E, nie, w sumie nie, nie wiem, czy aż tyle ich matka brała i kiedyś bra przytulała przez cały... Słuchaj, i zawsze możemy niechupa. zrobić tak, że po prostu ja skończę nagrywać i zrobimy tak, jak kiedyś już się stało. A, że po prostu Piotrek sobie pójdzie. A, tak. Do pracy. No bo ja, ja do pracy, widzowie. Muszą. A ja dzisiaj mam wolna. No ale to... No, nie wiem, a nie było ale opcji, w żeby, w sobocie, żeby kiedy indziej to nagrać. No dobra, no to w takim razie, Piotruś, coś, z czegoś jeszcze chcesz się zaświecić, z tych tematów tutaj, co mamy? Z tych tematów tutaj, co mamy? No, tak. co jeszcze było? Znaczy, ja jeszcze chciałem w ogóle powiedzieć a propos tego batona dzik, że jakby pomijając samego Barego, mhm. to no nie oszukujmy się, nie? No ale 8,99 za tego batona no to jest sporawo, Był, jak była, była relacja, owcy na początku widzę. Kurwa. Owca bierze w Lidlu batonach? Dzik? Mówię, o, może se wezmę na przerwę w pracy. Później podszedł do samoobsługówki, skasował, pokazał na ekran. 89, a ja byłem jak. Wait, wait, wait. No, no, no. No Znaczy, wydaje mi się, że dużo osób pomija ten fragment, że to jest baton proteinowy, batony proteinowe są droższe od zwykłych batonów. Yy, batony no tak, proteinowe ale przeważnie 899. są gdzieś w takim pułapie 4,99, no ale mhm. rozumiem też z jednej strony, że marka Dzik się rozrosła do tego, do tego stopnia, że no gdzieś, no... no nie, ale ta ich kawusia też jest na przykład droga jak na kawę, nie? Ja wiem, że to jest kawa Headshot, ta, ta, ta z większym kopem, ale nadal jakby... Oni mają trochę droższe te produkty i trochę zastanawiam się, że dopiero teraz ludzie ogarnęli. To kosztuje tyle co, całe szczęście, dzik kosztuje tyle co Red Bulla ma większy litr. No, troszkę no, ale, tańsze od Monstera. co, moim zdaniem, moim zdaniem, jakby zrobili to za 7,99, to też byłoby dużo bardziej przystępne i dużo, no jakby, dużo lepsze. No, ja wiem, że jakby to są batony proteinowe, ale no, ta złotówka, jeśli chodzi o sam baton proteinowy, to by, no, no, mogłaby im po prostu wygrać. Ja prostu, wiem, nie? ale. Bo... No 9 zł to jest naprawdę dużo za Ja baton, wiem, ale to, to, to raczej mi się wydaje, że, że to jakby już, już ta sama konotacja, że to są dziki i to, to, to tu idzie ta złotówka. No tak, bo zobacz też, ja mówiłem o tych batonach proteinowych za 4,99, ale to są przeważnie wiesz, jakieś tam gołon. Czy, czy te y, właśnie y, Lidlowskie? Szatał dla pani kasierki w mojej Dino, bo jak postawiłem tą kawę dzików na kasie, to ona zatrzymała na chwilę proces kasowania, patrzy na to pudełko i mówi: Ja pierdolę kawa z dzika. <zyskanie> 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 ja pierdolę! Ej, Grażyna, kawa z dzika! To ja ci powiem jeszcze inaczej, ogólnie u mnie, u mnie w pracy mnie znają z tego, że biorę na przerwy te dziki, nie? Mm -hmm. I często też jak, jak go biorę i, i tam y, na przerwę idę do kasy, to do mnie mówi no, no, bez dzika nie rusz, co Piotras? Mm -hmm. <laughs> I kiedyś y, jedna postać, która nie pracuje już z nami, ale to nie jest istotne, do mnie mówi ale wiesz, że od picia tego nie urośniesz? Ja, ja, ja bym mu wyjebał. Jakby, jakby powiedział to, to, to mi, to bym mu wyjebał. A, okej, okay. nieważne jej. Niziołki z mnie wybiera. Muszę napierdalać wysokich. Ej, to czemu mnie nie najebałeś? Mówiłem ci, nie prowokuj mnie. Mam podbrudkowy na wysokości twoich jąder. Z pełnych czego? Nie. Prawy jond i jądrowy, kurwa! Zagna na freestyle referencja. <grym>, mój highlight na freestyle'ach to jest ten piękny wers napierdalam się w jaja, to energia jądrowa. O nie. E, ale tak, pełnych spermy. Ale jak, jak mu przypierdolę, to, to ta sperma wyeksploduje już nie będą pełne. <grym>, Ej, dobra, ale pytanie, co zrobił co zrobił ten patron? Sentino, szybko! Sentino, no Weno. Nie, to jest ten, ten mem, gdzie wiesz, gdzie by go szturchamy kijkiem i weeno coś zrób, no. No, oj to tak, Seba! No, punkcik. Ale no problem jest taki, że Sebastian Alvarez Sentino y, Midas. Nie, ja wiem jak chuj. <laughs> ja wiem jak na, na, nawiązać do Sentino, żeby było, że coś o nim Centino powiedzieliśmy. Nic nie robi. Sentino, Sentino poczekaj. Wiadomości. E... Kurwa, ostatnie z przed dwóch tygodni Polska Gwiazda P szuka ghost, Ghostwritera. Ja wiem, ja... I coś tam, soku, Sentino i tyle. I... Ja tak. wiem jak ten, jak nawiązać do Sento, żeby było, że coś o nim powiedzieliśmy, mimo że nic nie zrobił. Mianowicie, Sentino po raz kolejny udowodnił, że jest trendseterem, bo najpierw on dostał w Pierdol, potem Nathan Marcin dostał w Pierdol, potem Czukz dostał w Pierdol. <noise> No. I też nikt nie chciał kupić jego je, je, <grym> O kurwa. No, a, a czy, czy Bary troluje, czy nie? Nie wiem. Ale wiem. Nie bać go i Ale tak. Ale dokładnie, tak dokładnie. Wiem tylko śmierci. tyle, że Jebać to jest spięty go. debil. <grym> Żadna... Jak ty się, się spina, to mi się szare komórki łączą i kurwa zostaje imię. No uga Boga, nie lubisz mojej muzyczki, masz wpierdol. <gryph> Tymczasem muzyczka jest jak. Smierdzi. Czy to na słuchawkach Brown Middle leci? Tak! To, <gryph> pamiętasz, Ej, odcinek, to jest... pamiętasz odcinek o tym, jak w South Parku, jak Stan dostał Aspergera? O Jezus, tak! Aspergers! Tak, Asberger A ja chciałem wiesz do czegoś. Randy udający, że rozumie Kurwa! Ale po prostu pierdzi do mikrofonu. Tak, mów czarom, Ja pierdolę. Bo. Pamiętacie tę scenę z Family Guy gdzie tam było? Oh, Where's the where's, where's the song? I don't know. We can check. I tam bierze tego... nie wiem czy to był Sazam. Oh, it's slana or... nie, co tam było. Oh, it's bla bla bla. What if I fart into that? Go on! It says Lander Przepraszam, ale nie jestem specjalnie fanem Family Guy'a. Family Guy po nie prostu jesteś... ma tyle odcinków, że jakby są momenty, gdzie, gdzie to jest aż żerujące, a są momenty, gdzie to jest klasyka, jak dla mnie. Nie jesteś fanem Piotra Gryfa? Nie, jakby mój. Znaczy, kojarzę, kojarzę takie jakby najbardziej wyróżniające się yy, fragmenty. Ale tak na dobrą sprawę, no to nie, nie oglądam, nie, nie porywam mnie. Nie jakby. Wiesz co, bo to jest tak, nie. że ja oglądałem, nie i to... I kurwa to jest tak, że albo się zaśmiejesz w chuj, albo masz takie. Ne. Ta, no, to jest na, taki, na takiej zasadzie, że w pewnym momencie spada ogólna jakość sezonów, ale to nie sprawia nagle, że nie ma dobrych odcinków już nigdy, nie? Coś na takiej zasadzie. No. E, I na przykład... O, o, znowu weszliśmy w kreskówki. Widzisz, Czaro, te, ty, tym razem ty nas w to zaprowadziłeś. Ale no Family Guy oglądałem. Wiem, wiem, wiem. Ale nie, ale... No, no, nawet w tych nowszych odcinkach znajdę, znajdują się takie żarty, że, że, wiesz, że traktuję tak samo jak te takie klasyki Family Gaja. Jeden z moich ulubionych żartów to właśnie jak ten, jak e, 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 Stewie i Brian... I latają po tych alternatywnych rzeczywistościach i są w alternatywnej rzeczywistości, gdzie wszystko jest animowane przez Disneya i tam jest piosenka o. Tak, widzimy na o, ciaście, akurat, no? o, o ten. na temat ciasta i tam wszyscy śpiewają, są szczęśliwi i. Brian, is wonderful here. I wanna stay here forever. I nagle wchodzi ten sąsiad. Hello, neighbor, Jew! I wtedy, oh yeah, I forgot ha. it's a Walt Disney Universe. Tak, <laughs> tak. No. A już a, wiem czemu, a, Sentino! Albo ten, albo ten żart. No? Albo ten żart z ultim disney'em właśnie bo że go zamrozili i on tak wychodzi. What's, what's the time? Are they just want... gone? <laughs> no, sir. <laughs> <laughs> Put me back. Tak, tak. Już wiem czemu Sentino je zrobił. Pamiętacie tą zasadę? Albo Sentino, albo kanie No. No, kanie, kanie zrobił? kanie zrobił. <laughs> to znaczy, nie nie Kanye, No. Kanye West's legal team plans to buy newspaper ad, to let him know he's dropped after failed attempt to reach him. Wyobraź sobie, że jesteś takim pajacem, że aż Twój zespół, Twój legalny team, musi wziąć i kupić jakąś stronę kurwa w gazecie, żeby cię poinformować, że nie chcą z Tobą współpracować. Ten koleś, który budzi się od trzeciej w nocy, żeby czytać Twittera, jego już ma dość. Nie, ja, no to jest, to jest coś pięknego. Ma Boże. He of the great, great, great. Ale ta. Jeszcze mi się najbardziej podoba ta grafika, którą załączyło PUBD. Hey, we quit! No, znaczy, no, no jest to jakaś teoria. No jest, jest, ale. Jest w jakiś sposób. Ej, a ciekawe, ile, ile ludzi jest w takim legal teamie? W sensie 5-6? Nie wiem, wydaje mi się, że inaczej. Ej, Zak, wiesz do czego nawiązuje? 5-6 ludzi? Tak. <grym> chciałem tylko <grym> chciałem tylko powiedzieć, że jakby. <grym> jedyny sposób, żeby ten legal team coś dał radę, to jego skład musiałby być większy od <grym> całej armii Stanów Zjednoczonych. <grym> On powinien być w kaftanie. Jakby, to jest tak, y, jak, jak masz to, co odwala Korwin, no nie? To Korwin przez mhm. większość tych lat był w stanie się prześlizgnąć, bo zawsze przy jego boku był Dziambor. I ja strasznie, ale strasznie ubolewam nad Dziamborem, bo ten koleś jest naprawdę ogarniętym politykiem, ale całą swoją karierę polityczną spędził na tłumaczeniu tego, co powiedział Korwin. On prawie nigdy w wywiadach, w wypowiedziach nie miał okazji Rozmawiać o swoich tam pomysłach, o swoich rozwiązaniach, bo jedyne jakie pytania dostawał to, a słyszał pan co pan prezes powiedział? A on, ta dobra już tłumaczę, okej okay, dobra. I ten koleś robił tłumacza na cały etat dla Korwina. I w pewnym momencie, jak już była ta inwazja Rosji na Ukrainę i Korwin po powiedział, że wywala... Wszyscy, y, inaczej, i wywalili Grabarczyka z, ko, y, z partii Korwina za to, że powiedział Rosja bed. to Korwin napisał, że został wywalony z partii za reprezentowanie poglądów sprzecznych ze stanowiskiem partii. I po tylu latach, dopiero wtedy Diambor powiedział jebać to, odchodzę. Jakby wyobrażam sobie że Kanie potrzebuje chyba z 20 takich jumporów. Takich tłumaczy po prostu, tak. którzy stoją. Nie, nie, Kanie Kanye mends Kanie no. Menda I tak wiesz, lecą mu łzy z oczu, nie? i Kanie tylko siedzi tam z tyłu, jej pisze tweeta, i kolejny tweet leci, o. Oh, Breaking news! Kind of oh, on takie, o ja, pierdolę! <laughs> Jeszcze dodatkowa bolączka, skoro wspomniałem o Dziamborze. Jak już w końcu odszedł od Korwina, to założył swoją partię z innymi kolegami z partii Korwina, którzy też mają dość korwinizmów. E, jedyny problem polega na tym, że oni dalej są w Konfederacji. A spoiwem Konfederacji są konserwatywne poglądy. E, wolnościowcy od Dziambora i tam reszty, od Kuleszy i tak dalej, jakby ich gimikiem jest to, że oni są gospodarczo wolnorynkowi, ale światopoglądowo nie są tak konserwatywni jak, jak e, kor, e, korwowy e, sektor Konfederacji. Z tym, że jakby są w partii, gdzie to dalej jest spoiwem. Więc głosując na nich by proxy bym głosował na Konfederację. Mnie to boli w chuj. Boli mnie to w chuj, bo ja całe życie mówiłem, jak Dziambor się odłączy i założy swoją partię, to ma mój głos. A dispoint nie ma pojęcia. Od point, point chyba nie. Nie, nie bo jeszcze na pewno będzie coś takiego, że wiesz, że. 07 promila. I też, <grym> też na pewno będzie, że wiesz, wszystkie głosy, co pójdą na niego, to podniosą sondaże konfy, ale potem wyjdzie, że 30% było na korwę, 30% na narodowców, 30% na brauna i tam 10% na ten, na, na y, wolnościowców, więc y, w wielokrzym rozrachunku 11 stołków nie dostają ani żad, y, żadnego, nie? I 0,1% na Jacka Murańskiego. <grym> Żeby poleciał na uran. Nie wiem, czy wysłyszałeś, nie wiem, czy słyszałeś, że ten Bad Click zrobił coś takiego. A co? Możliwy zakład o to, czy Jacek Murański wygra prezenturę. I tam Bierdolisz. jest naprawdę kurs chyba 150, albo nawet większy, może 1-0 jeszcze, nie pamiętam dokładnie, a to było miesiąc temu może jakoś. Pierdolisz. Ale tak mi się teraz przypomniało. Czułbym się źle, gdybym o tym nie wspomniał. Więc tam mogło być takie z 1500, coś takiego, ale zobacz, gdybyś sobie rzucił taką, nie wiem, 5 złotych, głupie, jakąś dyszkę, co no. wiesz, byś sobie pomyślał, a. I to jest mądre ze strony Betklika, nie? No No bo w sumie wiesz. No nie rzuciłbyś, jakbyś zobaczył, że jest taki kurs, tak po prostu, że no, wiesz, że to się nie wydarzy, no tak. ale jakbyś bitcoin nakupował trochę ta nie jakby a propos jeżeli Mural będzie miał w wynikach więcej Uran? niż ta, bo dobrze powiedziałeś że znaczy dobrze zrozumiałem, że murański będzie startował Coś takiego jest ogólnie, było zrobione na kliku, że można postawić, ale generalnie to było jego gadanie, ja nie wiem na jakim etapie to jest na chwilę obecną, bo się przestałem jakby jego postacią interesować. Okej, okay, jeżeli Jacek Morański wystartuje jako kandydat na prezydenta i będzie miał w końcowych wyborach więcej głosów niż Paweł Tanajno, I'm sorry, bro. I'm sorry. Ej, ale Paweł Tanajno to jest taki... Słuchaj, ja, nie ale wiem. to jest oczywiste, że znajdą się jednostki, które by to zrobiły. Co nie? Które by na niego zagłosowały. No. Dla Beki, po prostu. Tak, dla Beki. My jesteśmy krajem, który zrobi wszystko dla Beki. Po pierwsze, dla Beki. Pamiętasz a... Euro 2012 bodajże i koko, koko Koko, Euro spoko? No. Przecież kurwa wszyscy głosowali na te kobiety <laughs> dla Beki, po prostu. No ale to tak samo jak ten. Eee, co ja chciałem? A inaczej, że, że to nawet nie chodzi dla peki to chodzi o to, że to jest debil, ale wypromowany debil. Jeżeli jest inny debil, który się zgadza z tym debilem, to on już ma platformę. On już trochę tego, tego followingu już będzie miał. Bo będzie inny debil, który no. będzie sobie myślał, że o, on wyszedł na konferencję krzycząc z Bóg, honor, ojczyzna. Znaczy, że ma interes Polaków głęboko w sercu. A co z no Mata ja po adres scout. A co z Mata 2014. No dokładnie, że no. zatrzymało się na tym, że to jest żart czy. Dokładnie, ja dalej zatrzymało nie. Zatrzymało się chyba na tym, nie? On dalej coś nawija w. Czy nie On dalej coś nawija w tych kawałkach, że to, 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 to jest realny pomysł. A coś włody paderewski mówił w ogóle samo młody paderewski użycie tego jest trochę. No ja chciałem mu wyjebać za to. Chociaż. Wiesz co, powiem ci szczerze, że pomijając to i tak. Pro, Progres. Bo to jest w końcu kawałek Maty, w którym da się go zrozumieć. Co nie? No. Nie, jakby... Chociaż to, 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 nadal, to nadal nie jest to, to, na co czekałem, no przepraszam, może niektórzy pomyślą, że jestem kurwą przez to, co mówię, ale mm, za czasów, jak byłem fanem Maty, zanim wyszła płyta Młody Matczak, no to sprawiłem sobie mm, ten, y, tą edycję Deluxe, mhm. nie? W preorderze Młodego Matczaka. Gdzie też nie byłem specjalnie mega zachwycony z tej płyty, no ale pomijając już to, to w, tym, w tej edycji deluxe tego preordera była również ta bluza czarna, co na ramieniu po prostu ma taki nie, nieinwazyjny niebieski napis mata. Aha. I na dzień dzisiejszy, jak jestem gdzieś w niej w miejscu publicznym, to się trochę wstydzę. Piotrusz jest jak, jak ten dźwięk na TikToku: Bro, please, man, give me my money back, bro. Nie, bardziej jak... bardziej jak... Look how they massacred my boy. Look how they massacred my boy. Ale ten. Piotr jest jak. Ja... Kojarzycie ten dźwięk yy, tego Maćka z, właśnie z dupy, który gra w soulsy jest. Ja pierdolę! Tak. <laughs> to mniej więcej tak w Souls'y Proszę Bandiku, to. Tak, za każdym razem jak i ta muzyka ta leci takie dum, 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 dum. Ja pierdolę! I właśnie tak Piotrak za każdym no to... razem mi się człowiek zakłada ten w Kreszu Bandikucie masz na przykład te jego kompilacje, wszystkie kurwy świata na przegrywie i to jak mówisz, że muzyka ta gra w tle, to w Kreszu Bandikucie to wygląda tak, że Macie krzyczy

i tak jak mówiłem, za porównanie się do Paderewskiego, o ja pierdolę, a, a, ale Hitbunera wtedy złapałem, nie? Jakby ja nie jestem jakimś, nie wiem, nacjololo, czy tam narodowcem, czy coś, ale mimo wszystko byłem na rozszerzonej historii, ja wiem, kim był, kurwa, Paderewski i fakt, kurwa, fakt, kurwa, że jakakolwiek konotacja do tego, że gówniarz, kurwa, ze starym yy, yy, postacią znaną politycznie który i ten i ten gówniarz jest skazany za jaranie ziółka i że o bo ja teraz wyjdę z tą stronę że ja będę kandydował do prezydenta i ja to zrobię legalne na tej zasadzie porównuję się do Paderewskiego. Chuj ci w dupę gościu ja pierdolę kurwa macie Przepraszam, Mata, nie mogę Cię bronić, no jakby... kiedyś bym Cię bronił, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie mogę tego robić. Stary, no porównywanie się do gościa, który się przyczynił do odzyskania niepodległości, kurwa, ja pierdolę. Wszyscy raperzy w Polsce mają jakieś zabujałe, kurwo, kurwa, kurwa. Ale tak jest, nie, jakby, wiesz, jakby tak samo jak szpaku nawinął, że, wiesz, że Tupak... Eee, bratan nawinął On się niech kurwa nie porównuje do tupaka. Ja pierwszy bratan, ja bratan nawinął. Bo, bo też dostanie kulkę. Bra nie. Gdzieś kurwa, jak tupak był po prostu progresywny jak na swoje lata ja pierdolę? No, no tak. Weź. Bratan, który nawinął, że jest... czarnym eminem! Nie, to nie bratan, to kurwa Arbel. Przepraszam, się mylą. No ale to jeden chłop. mi się, to ja samo. tylko po zderzaku rozpoznaję. <gulny zakup. gulny> chłodnica górska, stare odcinki aż się przypominają. GM2L jako chłodnica górska. I ten, i jeszcze kurwa białas mój tak jak... Mu, właśnie, bo Piotruś, ty się już raz pytałeś, czemu ja tak nie cierpię białasa. Już ci mówię. Biała stono bigi! Typie jako hamrap! Kurwa mać! I potem śliwa, który pięknie go zgasił. Jedyne co, yy, jedyne co, kurwa, masz z Bigim wspólnego, to to, że jak on jesteś martwy. Mój Boże, to było piękne! Dobra. Ja bym się żegnał na chwilę obecną. No. Yy, no. nie musimy kończyć odcinka, po prostu ja bym, ja bym sobie uciekał. Także... Zostawiam wam Dobra. wolną rękę. Także dziękujemy, Piotruś, za twój input w, sek w sekcję serialową. Zdecydowanie wychodzi teraz na to, że po prostu nadrobiłeś za to, co cię nie będzie. Tak. Tylko to... tak. tak. Outplay. Ha, ha. Dobrze. To ja się z wami żegnam widzowie. Pamiętajcie, żeby Dadra mieć zawsze pełne. Tak. Żartowałem. <laughs> Obejrzałem wielmę, żebyście nie musieli. Tylko na kanale Piotrek Parking. Przesłuchałem, nie wiem, podcast, żeby mieć dobry czas. O, odsłuchałem, nie wiem, podcast, żebyście mieli A ja pełne spermy. O nie, on, on przestał nagrywać, o i powiedział, że. On nie przestał nagrywać właśnie i mówi. Duchy Piotrka Parkiego. O nie! O nie! Ta, no, 33. O mój Boże, znowu mamy schizofrenię z czarkiem. To schizofrenia, nie odpowiedziałem, bo wiedziałem, że ci odpowiesz. Przepraszamy widzowie, ale on jeszcze siedzi i słucha nas. I się pytał, który odcinek, a Zbyku jakby myślał, że to słychać z drugiej strony. Odpowiedział i nie było cicho. Ale było cicho i nagle Zbyku, no 33. O Jezu. Biodrek parking. Człowieku, idź do tej pracy. Parking. Piotrek Parking y, mieszka w mojej głowie bez pocenia czynszu. Get out of my head! Get out of my, head, get out of my head. Piotrek Parking w moich ścianach mówi mi, żebym nie oglądał welmy. Piotrek Parking w moich ścianach. Cześć, pa. Dobra. Nie ma, Piotrek. O, on się żegnał jak coś, tak tłumaczy. O, dobra, i, i poszedł. Ej, czy ty też miałeś taki, jakby, przester na disco? Tak. Ej, nie wiem. W sensie Discord chyba coś zmienił, bo dzisiaj jak dzwoniłem to było takie jakby darł mordę po prostu no. na mnie. Ale ogółem coś, coś nie wiem, coś, coś na Discordzie się dziwnego odpierdala ostatnimi czasy, typu na przykład e, przed tą ostatnią aktualizacją, no chyba ta, to ta aktualizacja można nazwać, przed ostatnią aktualizacją było coś takiego, że na przykład mój kursor e, był w innym miejscu niż faktycznie go, e, go klikałem, wiesz o co chodzi. Że próbowałem kliknąć na swój status, żeby zmienić status, ale y, Discord się upierał, że ja po prostu klikam wyciszenie. Aha, okej. Okay. No, że... no ogólnie. No. Y, bardzo chcielibyśmy podziękować za odbiór ostatnich odcinków, bo naprawdę spoko poszły na. Spotify, Bez skitu, a ja nawet Shota jeszcze nie ten. Nie, nie, nie. Znaczy, ja nie publikuję szotów, to chłopaki publikuję, ja je tylko robię. Ja je publikuję. Dokładnie. nikt kurwa inny, ja to wszystko najlepsze. <grym> że ja, ja praktycznie montuję, robię miniaturki, no jakby też biorę, ogarniam. Jezu, jak to się nazywa? Po prostu ogarniam też dźwięk i wstawiam wszystko na TikToka, publikuję wszystko. I jest, kurwa, problem, żeby zrobić chat albo to spublikować. Nie ja to tak czasami wkurwia, jak mówię, ej, wrzućcie to i nikt tego nie wrzuca i ja muszę wrzucić. Tak. Co ja mogę powiedzieć? Jakby ja mam tą wymówkę, że moje telefony spierdalają strasznie jakość, jak wrzucam jakiś, jakiś zewnętrzny plik na TikToka. Nie wiem nawet, o co chodzi, ale ostatnio zauważyłem, że Darek Diabeł, yy, pozdrawiam serdecznie, yy, miał ten sam problem, bo wrzucił jakiegoś TikToka z tym, yy, gdzie to jest pokaz slajdów, no nie? I yy, yy, wrzucił tam napisy z TikToka w sensie, no wiesz, dodaj tekst. I mu strasznie spikselizowało ten tekst. I, zo, i, I raz pamiętam, że zrobiłem coś takiego, że ktoś do mnie. A, ktoś mnie zapytał, moją opi moja opinia o tym, o kosiorze z White Widow a ja wrzuciłem ten filmik co koleś na wózku się wpierdala do sklepu przewraca się na tym wózku więc wstaje siada z powrotem na ten wózek znowu się wywraca a potem na niego wskakuje i się znowu wypierdala ale w każdym razie wrzuciłem ten filmik i napisałem że ta totalnie szanuję Raz, pamiętam jak z Bożedarem Wolnym nagrywał rapy musicie to sprawdzić coś takiego i ten wózek był nawiązaniem do Wolnego że on też udaje że potrzebuje wózka Eee, po co tłumaczę całe lore? Rzecz polega na tym, że po prostu, jak wpisa napisałem ten tekst, to go spikselizowało, kurwa, do rezolucji tego filmiku. Ile długo było widać? To było takie. To było takie zbychu, mów na temat. Nie, to było takie. No, jak byłem w podstawówce, to był tam taki Paweł, ja jechałem na rowerze i go spotkałem. <laughs> tak, dokładnie. Dzisiaj w ogóle dwóch typów podcast Tak jest. Z IDK Podcast się Chcesz zdobyło? być Bartkiem, czy chcesz być gargamelem? Ja chcę być sobą, kurwa. Człowiecie? Nie wiesz kim być, bądź sobą. Nie generator Friday, nie Gargamel Vlog. I nie Piotrek Parking. I, i nie Heiser, <grym> tylko sobą. Bądź sobą i tylko sobą. Ej, ale powiem ci, że mamy pewne jakieś takie e, podobieństwa co do dwóch typów podcast. Typu oni mają. Yy, chyba. Nie wiem, nie słuchałem ich w ogóle ostatnio. Mm -hmm. Nie miałem za bardzo czasu. W ogóle tak. Przez rok czarek nie miałeś kurwa czasu, żeby przesłuję. Choćbyś... Genialnie, nie? Genialnie. Tymczasem genialnie. nasi genialne, widzowie genialne są jak. Tobie... Bro. Nie, po prostu. Nie wiem, nie słuchałem ich. No ale oni, pamiętam, jak jeszcze jaki jak słuchałem, to mieli też taką osobę, bym powiedział, ikoniczną. Czyli na przykład Philip Heiser, A my mamy takiego Tomka Karolaka. Coś ty jest, że, że że wiesz, że. Philip Heiser, to ma Karolak. No No basically koledzy z pracy <grym> Koledzy z pracy Wyobraź sobie, że przychodzi na plan ten Tomek Karolak, a tam widzi Filipa Heisera i mają takie Ej słyszałem ciebie, o, o tobie w dwóch typów podcast A ja w nie wiem podcast Słyszałem I takie, jo, Podbiega Filip Heiser z, mikrofone. z mikrofonem i mówi Ej Tomek, umiesz gwizdać tą szparą? A Karolak jest jako o ty <grym> Ej, nie. W ogóle kurwa. No, Boże. A, bo braliśmy i też yy, wspominaliśmy w ogóle o tych pięciu. <śmiennie> pięciu. człowiekach, bo nie ludziach. <śmiennie> o co z tym chodziło? Bo tak rzuciłem tym żartem trochę tak bez kontekstu, ale. bo tym legal, T legal teamie kanie no. To chodziło o to, że <śmiennie> jakaś. Jakaś, nie wiem, dziewczyna, jakaś kobieta, która normalnie ma męża, wyszła za mąż, <grystwa> uprawiała seks z pięcioma facetami z pracy. Yy, Na służbie. Dokładnie. I właśnie to jest ten cały myk, że jeżeli nie skumaliście, to ona była policjantką. <grystwa> tak. I normalnie <grystwa> wydarzyło się... Taki syf się wydarzył. Z tego są takie memy. I Zbychu wysłał mema dy... The I can take the whole squad <laughs> Nie wiem, kto, jest, kto to jest ten. To pierwszy, jest Ultron z Wotifa. okej. To jest... no. okay. to Ultron. Yy, druga jest yy, Wanda Maximov. Trzeci jest Thanos. I czwarta jest. Ja tyle memów z tego zapisałem. Typu na przykład. How to go from protect the streets to she belongs to the streets. Weź, ale jakby, jak bardzo trzeba być poj pojebanym, żeby takie coś zrobić w trakcie pracy, w trakcie służby Co nie, jakby, właśnie to jest, to jest ten. Kontynuacja wątku z poprzedniego odcinka. Wyobraźcie sobie, że wy dzwonicie na policję i mówicie, że ja pierdolę, co tu się dzieje? Ludzie strzelają w moim mieszkaniu. Szybko, pomocy, wyślijcie kogoś. I dyspo dyspozytornia wysyła to do najbliższego samochodu patrolowego, a tam ta typiara posuwa typa. I jeszcze 15 minut. Kurwa, mać Bez kitów, ale nie, no w sensie. Kurwa. Nie wiem, policja jest tak po prostu zepsuta, szczególnie w naszym kraju. I dostałem Diema od yy, jednego ze słuchaczy. Yy, nie wiem, czy mogę w sumie go napisać. W sensie. Eee, może przytoczę jak coś to eee, nie w sumie nawet kurwa nie wiem co mam zrobić w tym momencie ale no sytuację po prostu nie powiem kto to nie powiem jak ale była sytuacja gdzie właśnie eee, ktoś, ktoś miał po prostu zagrożenie życia bo ktoś miał kogoś nie będę mówił dosłownie prawie kurwa tak powiem że żebyście nic nie wiedzieli w no. sumie no ale było zagrożenie życia było 15 to minut ten komisariat policji był 15 minut od domu i faktycznie było zagrożenie życia i policja zjawiła się po trzech godzinach. No. A potem jeszcze osoba opowiadająca tą historię powiedziała, że jeszcze dostała opierdol za to, że w ogóle na policję dzwoniła. Nie, to było w ogóle w innym a przypadku. A w innym przypadku. Okej, okay, dobra, przepraszam. Tak, to było w przypadku, kiedy ona była zagrożona. zagrożona. No, no, ale to... Także... No, ta... rozszerzenie tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku na temat tego, że ta mentalność, kurwa, zarówno yy, wobec... Po, mentalność wobec y, wyciągania ręki do policji o pomoc i jeszcze tego, jak policja to traktuje, nie? Dwie tak, chujowe, no. wypadkowe, tworzące jeszcze chujowszą sytuację. Tak, i najgorsze, że właśnie to bardzo jest takie żerowanie na systemie. No bo bardzo łatwo jest mieć wyjebane w kogoś, kto dzwoni i faktycznie ma zagrożenie życia, ale kurwa. Oczywiście jak bułka jest skradziona, to zapierdalasz po prostu, żeby wszyscy Cię słyszeli na sygnale, bo świat się zawalił, bo 33 grosze, jakiś sklep. Stawi. No dokładnie. Nie, jakby to jest to jest kolejna z tych, tych, znaczy inaczej, wydaje mi się, że to głównym problemem jest takie podejście, że jakby w pewnym momencie, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, ktoś może mnie tutaj skontrować, odpowiedzieć mi jakąś, no... Jakąś ripostą, czy coś, ale wydaje mi się, że po prostu niektórzy policjanci faktycznie zaczynają podchodzić do swojej roboty jak do takiej pracy przy taśmie. Wiesz o co chodzi? Że jakby robota to robota. I jakby kiedy masz na przykład w takiej zwyczajnej robocie na taśmie, albo na przykład w supermarkecie, do wyboru rozpakować jedną paczkę jakiegoś produktu, albo siedzieć na kasie, to myślisz sobie ja się nie chce z nikim gadać. Dobra, chuj, rozpakuję. To wydaje mi się, że policjanci się w pewnym momencie przybierają tą samą mentalność, że kurwa, tam ktoś kogoś bije, czy tam, nie wiem, kurwa, zakłóca, wiesz, krzyczy, wygraża, tam pewnie jest jakiś kurwiony, trzeba będzie go uspokajać. O, a tutaj jakiś gówniarz zjadł bułkę, dobra, jedziemy tam. Wiecie o co mi chodzi? Cz czemu to się umierzy świetnokie? Hahaha! Miałem, ja, ja myślałem, że to po prostu widzę. Bo za tobą jest Piotrek Parking. Czaro, nie odwracaj się! Nie On mówi się. o jajach pełnych spermu, nie odwracaj się! Wiesz dlaczego się nie odwracam? No. Bo mogę zostać zadźgany tak jak. znaczy dźwignięty, a nie zadźgany. Tak jak ten jeden reporter w telewizji brytyjskiej, gdzie. Jezu, była sytuacja, gdzie jakaś firma przyszła ze swoją podobną. Knife proof vest no czyli taką kamizelką odporną, bo to w znaczy w, Jezu, w stanach czarek uspokój się w UK jest to bardzo popularne że bardzo dużo właśnie ludzi yy, no jest po prostu zaczyganych dźganych nożami e, tak no i oni wypuścili taki produkt który właśnie miałby być podobno odporny na to no, no jeden reporter stwierdził Dziennikarz stwierdził, że no sprawdzi to. Założył tę... Te... Kamizelkę Ech. do nożoodporną. Tak, nie, po nie mam słów. No, założył tę kamizelkę. No i zostać gnięty po prostu. No, dwa... Po prostu gościu nie, niby nie trafił, ale... Ale no wiesz jak to wygląda. To jest, to jest jak tak. No jak można nie trafić. To, to jest jak ta historia o tym gościu, co sprzedaje okna, które są tak niezniszczalne, że możesz się w nie nawet rzucić i ci się nie stanie i podczas prezentacji wypadł zwierzowca. Znaczy, ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest prawda, bo wydaje mi się, że też w pewnym momencie stała się jakaś taka miejska legenda, ale wydaje mi się, że jest to oparte na jakiejś faktycznej historii, że koleś był tak pewien swojego produktu, że on podczas prezentacji skakał przez te szyby. I możliwe, że ktoś mu kiedyś nie powiedział, że tej szyby nie ma w tym, w tym biurowcu. I wyobraźmy sobie, że się tak rozpędza, nie? Bierze taki rozpęd z drugiego końca sali, biegnie, 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 Pierdala się w to w okno i ma takie... A wszyscy takie... Właśnie... Okej. Okay. Właśnie mnie zawsze zastanawia Znaczy, chyba by nie odpowiesz na to pytanie, bo raczej nie masz chyba takich momentów życiowych, że jesteś taki blackout drunk. Wiesz, co mi chodzi? Mm. Że, 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 że tak ci. Znaczy, parę, parę, parę było, znaczy, raz miałem chyba taki. Okej. Okay. Że był taki blackout drunk, gdzie kurwa była sytuacja, że byłem na osiemnastce i bardzo śmiesznego pranka miałem, bo już byłem pijany i mówię, dobre, to ostatnie piwo. Tylko był taki śmieszny prank, że ktoś mi nalał wódki do tego o piwa. Jezus, ubotać, ktoś zrobił pokryjową. Ta, i ja potem nie wiem, czy chyba tak nie czułem, czy miałem to gdzieś, ale no byłem tak pijany, że mówię, dobra, dokończę. No i się tak skończyło, że już za bardzo nie ogarniałem potem i pomagali mi wyjść po prostu. Byłem tak I podanie. miałeś wtedy taki moment, że czułeś się jakbyś przysypiał i oglądał serial? Że ci tak migawki po prostu przelatują przed oczami, to nie wiesz, co się dzieje w ogóle. Trochę chyba tak, ale nie pamiętam, bo to było już tak... O Jezu! Dobra. O Jezu! O mój Boże, to było 5 lat. temu. Tutaj brakuje Piotrka, bo Piotrek by mi się przydał, żeby skonfrontować to. Czy, czy ty też miałeś wtedy coś takiego, że twoje myśli, w Twoich myślach było co, cały czas powtarzane. Okej, okay, to jest ten moment. Ja umieram w tym momencie. <noise> ja. Nie, ja tak nie okay. bo to wiesz, jakby to było 5 lat temu, ja nie pamiętam, Jezu, to był już pięć. O mój Boże. Nie wiem, ja, ja mi się wydaje, że ja w takich kwestiach jestem paranoikiem. W sensie ja dużo przyjmuję alkoholu do właśnie tego momentu. I potem, jak już się narąb... naprawdę narąbię, to mam takie, o Boże, to jest to, to jest to, ja umieram, ja teraz się wywalę, ja... jak, jak, jak jakaś gwiazda roka z lat 70., ja się wywró wywrócę na plecy, zażygam się we własną mordę i wszyscy będą mieli beka, że jestem najebany, a ja się uduszę. <grym> a wiesz, jaka sytuacja <kluzła> była ostatnio mojej znajomej? Mhm. Znaczy, nie dokładnie na jej imprezie. Ale ktoś związany z nią, nie? Miał tak, że byli w mieszkaniu i był taki najebany typ, który po prostu, no jakby był tak pijany, że, był pis, że pił whisky z kubka. O! No i oni chcieli, oni mieli świetny pomysł, żeby wejść na... dlatego go zostawili w zamkniętym mieszkaniu. No i mówią, no dobra, no, kurwa, co się może stać? No, zostawiliśmy go w zamkniętym mieszkaniu, żeby właśnie się nic nie stało, nie?, bo oni poszli na ten... coś tam posiedzieli, bla, 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 i wracają do mieszkania. I nie widzą go. Aha. Miał ja takie, kurwa, co się dzieje, nie? Patrzą, a może żyga. nie ma go w kiblu. A może sobie gdzieś śpi, nie? Uh -huh. No nie, nie śpi, nie? Takie, kurwa, co się dzieje? Po czym nagle jakaś laska patrzy przez okno i widzi go kurwa w kałuży O oh, chuj, what the fuck? No, chłop wyskoczył kurwa przez okno. Ja pierdolę. Rozumiesz? I on zmarł tam, nie wiem, jakiś czas później, ale... On zmarł? Kurwa... On Jasny zmarł. chuj. To było w Sylwestra ja chyba. Ja pierdolę. O kurwa. Rozumiesz, kurwa. Ale sposób, żeby zacząć rok. Ja pierdolę. Znaczy skończyć rok, kurwa, to nawet nie jest zaczęciem. Ty, ale, ale ty, ja mówię przypadku. o tych, co, co tam przeżyli, kurwa, że no wiesz, ta... potem mieli pewnie sprawę, kurwa, i dochodzenie, kurwa, co się stało, nie? Ta, no oni byli na tym, na komisariacie każdy chyba był po 6 godzin przy wiesz, przypiżany, nie? Chuj. Rozumiesz kurwa, taka, taka sprawa, nie? No ja nie podaję danych, nic Aha. nie powiem, no ale. Sytuacja pojebana. No wyobraź sobie, że przychodzisz do mieszkania i widzisz, że chłop kurwa leży na ziemi z, z, z trzeciego, czwartego piętra nawet nie wiem, z którego i leży w kałuży krwi, no. Nie, bez kitu, ja właśnie ja dlatego mi się wydaje, że mi gdy się jakaś większa krzywda po pijaku nie stała, dlatego że ja się staję strasznym paranoikiem i ja jak ja jestem tak naje, najebany w takim stopniu, to ja widzę wszędzie kurwa zagrożenie, nie? Jakby. Stary, to po prostu no, trzeba. No nie można tak pić, kurwa, ale no wyobraź sobie, że zostawiasz kogoś w mieszkaniu, żeby się nic nie stało, i nagle kurwa chłopska cię z okna. No. Co to jest w ogóle za Jakoś... Nie wiem, to brzmi jak film. No. I nie dowiesz się, co się stało, bo kurwa chłop zmarł. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, że gdyby on przetrwał, to on potem by się z tego nabijał do końca swojego życia, ale no to, to życie się skończyło. Tak, no dwaście Ta. lata. Ja pierwsze. Jeszcze sytuacja taka, że no trochę. No bo to było tak, powiem. Nie, nie, nie powiem, że związaną z rodziną, czy jakoś tak, ale no po prostu. No, się mama tej dziewczyny, która mi to opowiadała, mm -hmm. powiedziała, że ona się. Y, jej matka się bardzo wkurwiła i taka zdenerwowała bardzo, była wiesz, zdenerwowana tym, bo jej brat ma tyle lat po Aha. prostu, nie. I ogólnie wiesz, już panika była. No tak. A to nie jej brat na szczęście, ale kurwa no, jakiś tam kolega kogoś. No czuję, czuję. Ja pierdolę, no w sensie. Jezus fucking! Ja nie Christ. wiem! No, Alkohol to jest najgorszy kurwa syf, jaki można w siebie wprowadzić, tak naprawdę. Szczerze Wracając mówią. do tej pułęcy, po prostu, bo wydaje mi się, że ja właśnie po pijaku mam kurwa te takie migawki jeszcze. Ja, no mówię, mam najebane na obie. Ja po prostu mam paranoję, kurwa, jak jestem napierdolony tak tak w trzy dupy, że ja, ja dałem dupy, nie skontrolowałem się, ja tylko już mogę żyć z tym, kurwa, że wiesz, że widzę w jakim jestem popierdolonym stanie, no nie? I eee, wydaje mi się, że te moje myśli na zasadzie, to już jest koniec, to już jest koniec to tutaj, kurwa, ro robimy puście, kurwa, napisy końcowe, do widzenia historia Zbigniewa skowryskiego dobiega końca, nie będzie kontynuacji sezonu czy to jest ta sama myśl, którą miał ten koleś, jak leciał z tego wieżowca, kurwa, jak się przepierdoli przez tą szybę nie wiem, stary znaczy nie, nie mam wiem, na myśli tego, tego, tego z tej twojej historii, mam na myśli ta, tego wieżowca tak, ta, wiem, ale nie wiem, kurwa, no nie odpowiem ci na to pytanie, bo to jest takie pytanie, gdzie no ja wiem, no jakby odpowiedzi już nie dostaniemy, nie no nie, no to już jest ten problem, że no nic już nie, nic, nic nie wskurasz no, w tym momencie. Nie, no bo to są takie rzeczy na zasadzie, wiesz, jak w pewnym momencie się już ten e, znieczulasz, kurwa, wiesz. Jeżeli robisz jakiś popierdolony stand. E, jak to powiedzieć po polsku? No taki wyczyn po prostu, e, już ala kaskaderski, e, to w pewnym momencie już zaczyna zaczynasz się u, u ten. E, u utrzymywać w przekonaniu, że jakby co złego może się stać, no nie? Ja jestem ciekaw po prostu, czy w tej sytuacji, kiedy coś w końcu pójdzie nie tak, to masz takie o-o! o, -o! o, -o! To, to jest to, okej. Okay. To jest w chuj ciekawi. Wiesz co, nie wiem. Wiem, że jak ludzie mówili, że jak umierali, to było to takie... W sensie, wiesz, co ci przeżyli tą mhm. śmierć kliniczną, to, że umierali, to mieli właśnie... Czuli bardzo duży spokój, Aha. nie? Czyli w sumie... Ma... O tyle, o ty, tyle, tyle tak naprawdę mhm. wiem, no. W sensie, no, tak naprawdę... A, i nie wiem, czy to u pacjentów z demencją, ale też podobno chyba naukowcy odkryli, że tobie faktycznie życie przelatuje przed oczami, jak umierasz. Mhm. Znaczy, generalnie ta, ta puenta miała być o wiele bardziej komediowa, kiedy mówiłem o gościu, który testował szyby, które mają brodzić przed ludźmi, którzy chcą w nie wskoczyć, ale jakby... D damn! To, to poszło w bardzo mroczną stronę, No. Damn. Bo... Także naprawdę uważajcie za alkoholem. Wręcz. No nie pijcie go, bo jest kurwa syfem. Tak, nie i pamiętam. nie kupujcie takich jak kamizelki noż odporne. Kurwa. Beskitu. W sensie to jest dobry patent, dobry pomysł, ale coś kurwa nie działa. Nie? Tak, w sensie Tak. Jest... Ja tam było jeszcze nagranie, jak gościu został, ale ja tego nie oglądałem. Nie chciałem tego oglądać. Ale no. Opowiem Jego. w ten sposób, jak buduje się schron przeciwatomowy, to raczej go nie testujemy tym, że wsadzamy tam ludzi i zrzucamy atomówkę. Bez kitu, wyobraź sobie, nie, że... ale nie, w sensie, dobre by było, jakby oni to wcześniej sprawdzili, tak samo jak z tym, wiesz, bieganiem w szybę. Tak. Jakby, kurwa, mógł to sprawdzić bezpiecznie, a nie, że wiesz, nagle, a chuj, w zwierzący. Bez kitu. Wszystko albo no. nic. Jesus fucking Christ. Nie, no to jest po prostu strasz, i went really dark i to tak. Zapytacie, gdzie policja? Policja się rucha właśnie w samochodzie <laughs> Nie, zapytacie się, gdzie policja? Policja znalazła zmarłego męża Karol Baskin. Says her dead husband was found, a, found alive! What? What the fuck? No właśnie. Ja tego nie doczytałem, jak to to wysłałeś. Coś... o chuj chodzi. Who was declared legally dead after disappearing Revealed, that the Department of Homeland Security had been in touch with her former spouse. What the fuck? Fucking Carol Baskin. Znaleźli go? Bo, bo ja nie rozumiem o co chodzi. Chodzi o to, że ona twierdzi, że policja była w kontakcie z tym typem, czy faktycznie tego typa znaleziono. Nie wiem, stary czekaj jeszcze raz, to przeczytam. Jest actually alive and well. Has claimed. Aha. Prior byli, byli w kontakcie od 20, 2021. During an interview, revealed Czyli on żyje? Niesamowite. No. Jasny chuj! I ta cała konspiracja, że ona go rzuciła na pożarcie LW, to, 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 teraz kurwa pic na wodę, tak? No, ja pierdolę, what the fuck? Nie wiem, ale Karol Baskin też była pierdolnięta trochę chyba, tak mi się no wydaje. No tak, ale jakby to już zostawmy tym wszystkim kanałom True Crime. O, o właśnie, a propos, obejrzałem sobie, sobie ten e materiał jednego typu, a nazywa się Pinely. Po raz kolejny polecam kanał tylko i wyłącznie, jeżeli sprechacie po angielsku, bo nie ma, nie ma napisów po polsku, lol. <laughs> Ale Painli zrobił bardzo ładny materiał na temat właśnie kanałów True Crime, no nie? I wiesz, jakby każdy wie, że są te podcasty, że są te programy, wiesz, na Netflixie, które faktycznie dokumentują te rzeczy, no nie? Ale dużo osób pomija, jak głęboki jest ten rabbit hole i jak w pewnym momencie... To jest po prostu true crime, żeby było true crime, ale robi się zupełnie co innego typu. True crime ASMR. True crime make-up tutorial. True crime mukbang. I to jest dokładnie to, co myślisz. Ludzie ej, ej. sobie wpierdalają i gadają o tym, że koń zasztyletowano. Ej, true crime, Subway surfer. Bez kiju! To, to już jest ten moment, kurwa, że wiesz, że tutaj ktoś sobie coś pierdoli, że o, tutaj ofiara została brutalnie poćwiartowana, coś tam, coś tam, a tutaj koleś sobie w subway surfera napierdala. Nie, samość Surfers na dole, nie? Tak. a na górze ten, tak jak ten Family, family Ta, jeszcze. I te wszystkie takie, te wszystkie filmiki, gdzie tam kurwa siedzą i na przykład, nie wiem, ktoś, test jest Five Minutes 5 Five Minutes O cra, Jezus, nie tak. Nie, albo jakieś Jezu Chryste. Tak, tutaj jest jakiś post z Reddita, jak chłopu się życie wali kurwa na kawałki, a na dole baba się bawi kurwa tym silly putty skid, to jest tak to jest za, zawsze, albo te, jak, jak to były te, nie, squishy gniotki? Tak, ta, no, silly putty. właśnie o to chodzi A, yes, jest I, i te gniotki też na tą, na tą, na tą, e, jak to się mówi no, na tą taką, tam mąka jakaś jest w środku ziemniaczana, nie, czekaj ona jest ziemniaczana, chyba tam jest mąka chyba ta, slimy, slime. a, jeszcze slimey. slime, no Jezu Święty nie, i właśnie fajnie zrobił fajny materiał, bo oprócz tego, że wiadomo, że w pewnym momencie, jeżeli za dużo amatorów się za to zabiera, to wiadomo, że jakieś tam rzeczy w tych historiach będą przekręcone czy coś, no nie? Ale on pokazał cały rabbit hole, ile z tych osób na przykład, wiesz, ee, zaczyna tłumaczyć tych psychopatów, którzy popełnili te wszystkie zbrodnie, albo tak wiesz, że jakby brakuje tylko i wyłącznie powiedzieć zdania, dlatego stawiam się po jego stronie, no nie? że wiesz, że Jesus, ci ludzie yes. opowiadają o tych historiach, jakby to były odcinki w serialu, jakby ktoś ci streszczał, co się stało w ostatnim sezonie Better Call Saul, czy coś, no nie? O Masakra. Mój Boże. Także No współczujemy wszystkim kolegom po fachu podcasterom, którzy robią dobrą robotę w True Crime podcastach, ale no niestety my siedzimy z debilami w TikToku z jednej, w jednej łódce, wy siedzicie z tymi debilami. No mniej więcej to tak wygląda. Ale w ogóle ja bym już powoli kończył, myślę, bo tak jak patrzę przeszliśmy przez większość tematów, chyba, że moglibyśmy jeszcze tylko poruszyć temat tego, że Shakira nagrała Disa na swojego byłego męża, Gerarda Pika i on był, stał się najbardziej odtwarzanym latynoskim numerem w przeciągu 24 godzin, bo zyskał, kurwa, nawet nie wiem, jakoś bardzo dużo właśnie Wiesz co jest zabawne? Ja, ja, ja sprawdzę, ile to Ja nie wiedziałem, mam. że o tym jest ten kawałek, ale widziałem urywki z klipu do tego. Bo tam jest klip, no nie? To chyba taki nagrany w mieszkaniu, czy coś. Luknie, jakby jakbyś patrzył. to jest co? Czy to jest to bez rp? Nie mam pojęcia. Tak, to jest to, chyba. Jest tam taki klip w mieszkaniu nagrany. Tak, i to ma 150 milionów O, świata. dobra, to, to wiesz co jest zabawne Ja teraz jak powiedziałeś, zdałem sobie sprawę, że Widziałem ten klip, ale nie, mam ziolny, nie miałem Zielonego pojęcia, że to była ta piosenka Przez to, że ktoś po prostu wziął ten klip I podstawił nagła, tak Spawacza, jo syny wy Głupie chuje Wy głupie Kutasy, wy głupie Wy chuje, dwa matasy, dwa matasy. Ta wersja do mnie doleciała Wie szybciej niż faktyczny kawałek. Coś no. jest nie tak z moimi mediami społecznościowymi. Właśnie myślę, że wszystko jest tak, tak. dla Ciebie. Tak, tak widzę świat widzowie. Ta, tak samo jak pięć papużek w zoo w UK, które, zaczę które zaczęło siebie nawzajem zachęcać, żeby po prostu przeklinać na gości. I zostały rozłączony, rozumiecie kurwa? Nawet przychodzisz, a taka papuga do ciebie You fucking cunt! <laughs> to jest ten to jest ten moment, kiedy twoja ekipa w klasie zostaje rozbita przez babkę od matmy Bez, kitu. Bez kitu. Ostatnie ławki teraz tak, ty idziesz do pierwszej, ty idziesz do drugiej, ty siadasz z ty siadasz z Dość tego! A potem tworzycie kolejną ekipę Tak, i jeszcze grup tak. Dokładnie. Uh. Także myślę, że powoli możemy kończyć, i tutaj tylko zakończę takim wytłumaczeniem ważnego cytatu O, od, właśnie miałem e, powiedzieć, że Rusiny. szatał dla, dla gościa, który napisał to na Rabdżinusie, nie? Tak. I to jest przepiękne tłumaczenie e, tekstu Rusiny, bo jest tak. Hmm. Ja to wiem dobrze. Gdyby nie muzyka, pewnie leżałbym na sercu. Rusina ma schizofrenię. Najadł się kupy przez ukreskowane i myśli, że umie śpiewać. A tak naprawdę siedzi w psychiatryku i mu kupę kroplówką dostarczają. Siedem lajków. No <śleski> mi się podoba ta wizja tego, że ktoś ma podłączoną kroplówkę i tam gówno po prostu. Polski rap w sensie? <śleski> to jest ten absurdu, całkowity. Oj, tak. O nie, Piotr, nie, Piotrek nie wysłał mi audio, bo nie zrobię tego. Dobra, spoko. Jest czwartek, jakby masz trzy dni na to, stary. No, teoretycznie ta, ale im wcześniej, no ta. Miał... Dobra, e... słuchajcie, słuchacze. Miło was było dzisiaj gościć pod koniec ostatniej pół godzinki razem z Byszakiem. Ja mam tylko jedno pytanie, bo cały czas kminimy nad specjalami, no nie? I ostatnio właśnie Logan Paul został przyłapany na bardzo, ale to bardzo dużym skamie na NFT. Ja dość dużo obserwuję, jeśli chodzi o sferę krypto, NFT, ogółem całe Web3. I chciałem tylko usłyszeć, napisz, jeżeli jesteście na tym momencie, napiszcie hashtag e, ten KryptoPiotrek. Web3. A, KryptoPiotrek, krypto bo niby jest tego nie ma. KryptoPiotrek. I ten, i powiedzcie, czy chcielibyście jakiś specjal, gdzie tak jak Piotrek poleciał z Savre w naszym ostatnim specjalu, tak żebym ja poleciał z NFT i wyjaśnił, czemu to jest skam, jak się skamuje i tak dalej, i yy, o kryptowalutach i tam, czy jest coś dobrego, czy jest, czy jest coś, co broni jakkolwiek ten koncept? Wiecie o co chodzi. Jakbyście byli zainteresowani, to napiszcie hashtag Piotrek i napiszcie, tak, zbychu, daj mi tego więcej, tatusiu, wypełnij moją dupę kupą przez kroplówkę. Nie musicie tego powtarzać dosłownie, ale wiecie o co chodzi. No. Na. Także dziękujemy jeszcze raz, tak jak Czaro powiedział. Piotrek też by na pewno podziękował, ale aktualnie siedzi w mojej ścianie i mi mówi, żebym wydrapał wszystkie robale ze swojej skóry. Bez kitu. Dlatego dzisiaj y, nie powiedziałbym, że jest taki sam, to jest taka sama końcówka, ale zbychu, nie wiem, czy przetrwasz, bo nasmarowałem się kremem. Nie wiem, czy ja przetrwam, bo nasmarowałem się kremem, który podgrzewa ciało do 25 stopni Celsjusza. Chyba zaraz umrę. O Jezus, o, 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 a, a wiesz co ja czuję? Ja, ja, ja czuję na sobie rękę. Piotruś, przestań. Nie! To moje spodnie, przestań. Mój bo... nie. Ej, no, przestań, dobra. Nie. <laughs>